To jest podcast muzykalności, odcinek 23. Odnoszę wrażenie, i myślę, że się ze mną zgodzisz, że śpiewanie w naszym kraju ma się całkiem dobrze. Telewizja testuje kolejne formuły wokalnych programów, w których znani wykonawcy oceniają tych mniej znanych, aspirujących do bycia tymi znanymi właśnie. Wiele wokalistek i wokalistów marzy o byciu solistą, a ten kierunek często wydaje im się jedyną słuszną opcją, by osiągnąć sukces i spełnienia artystyczne. W dzisiejszym odcinku. Przesuniemy naszą uwagę trochę bardziej w głąb sceny i porozmawiamy o tych wokalistkach i wokalistach, którzy wytężają swoje strony głosowe po to, by artysta na froncie mógł czuć się swobodnie, nawet w okolicznościach, jeśli dopadnie go popularny ostatnio wirus. Zaryzykuję stwierdzenie, że na 99% twój ulubiony artysta korzysta na koncertach i w studiu ze wsparcia dodatkowych głosów. Chórki. I śpiewanie w chórkach to jednak, jak przyznaje moja dzisiejsza rozmówczyni, temat często traktowany z pobłażliwością. Czy śpiewanie w chórkach jest tylko etapem w karierze, czy sposobem na muzyczne życie? Jak dostać się do chórków znanego artysty, jak się do tego przygotować i z jakimi trudnościami przydzić się zmierzyć w studiu i na scenie? I w jakich okolicznościach playback będzie uzasadniony oraz czy dodatkowe kilogramy sprzyjają lepszemu śpiewaniu? na te i wiele innych tematów rozmawiam z niezwykle energetyczną, szalenie utalentowaną oraz doświadczoną w temacie śpiewania w głosach wokalistką, a jest nią Kasia Dereń. Przy mikrofonie Tomek Glinka. Słuchasz właśnie podcastu Muzykalności, w którym opowiadam o tym, jak możesz zamienić swoją pasję do muzyki w sposób na życie lub realizować własną muzyczną wrażliwość jako ciekawe hobby. Bycie wokalistką czy wokalistą u wielu osób jak gdyby automatycznie włącza warunek jestem solistą, osiągam sukces. Tymczasem kiedy spojrzymy szerzej i odkleimy nasze aspiracje od tego co serwuje nam telewizja czy taki szeroki strumień internetu, to okazuje się, że sposobów na to, by robić karierę śpiewając, jest dużo więcej. Jednym z takich sposobów jest śpiewanie w chórkach i o tym będziemy dziś rozmawiać razem z Kasią Dereń. Ponieważ Kasia ma bogate doświadczenie sceniczne, to w tym odcinku usłyszysz dużo nazwisk osób związanych ze śpiewem i z muzyką w ogóle. W notatkach do tego odcinka znajdziesz listę osób, przynajmniej tych, które udało mi się znaleźć, które wymienia Kasia wraz z linkami do stron lub profili w mediach społecznościowych. Teraz już zapraszam cię do wysłuchania naszej rozmowy o śpiewaniu w chórkach. One, two, three. Czym dla ciebie muzyka jest? Uszanowanie, no Kasiu. No cześć. <laughs> cześć, dzień dobry. Powiedz mi, kto jest twoim muzycznym wzorem do naśladowania, taką muzyczną inspiracją, gdybyś miała wymienić jakieś nazwisko? Ale pytasz w okręgach światowych czy polskich? W ogóle, cały świat. Może być z kosmosem razem. Hmm, z kosmosem. No to kosmosem dla mnie jest, yy, była Ania Szarmach i jest. Yy, bardzo się nią inspirowała i, i to jest jakiś taki zachwyt niechcący pojawi pojawił się. Chcący, niechcący. Ktoś mi dał jej płytę, której ona nie wydała zresztą, i po prostu zafascynowałam się totalnie. A, a tak szerzej światowo, to Jamie Kalam y na pewno totalnie kocham, uwielbiam. Y I Rihanna. To te, dwa światy, ale jednak. Mhm. Zapytałem o to dlatego, że kiedy ja rozmawiam z moimi znajomymi wokalistkami i wokalistami to chyba jeszcze nie zdarzyło mi się, żeby ktoś powiedział o osobie, która śpiewa w chórkach. W sensie, zwykle to są nazwiska, które są na froncie, w zespołach, czy, czy są to właśnie soliści. No to zepsułam ci robotę w tym momencie, bo Ania Szarmach, topowa chórzystka polska. Tak, tak, zgadza się. Ja ją wielbiłam za to, co ona robi w chórkach. Zgadza się i widzisz, dlatego właśnie zaprosiłem no. ciebie do, do tej rozmowy, a nie kogoś innego. <noise> bo właśnie o tym dzisiaj będziemy rozmawiać. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tym, jak to jest być częścią składową sukcesu innych osób. Mhm. Ty masz w tym spore doświadczenie e, i tak, no nie wiem, czy nazwa chórki według ciebie jest odpowiednia w ogóle, czy możemy to jeszcze jakoś tak, inaczej no, nazywać? Można mówić chórki, można backing vocal mówić, e, no chyba tak. Mhm. tak, ale mówi się chórki, chórki to po się bo te... chóry, no to chóry, chóry czasami się mówi, ale generalnie chóry przynależą bardziej, to słowo przynależy do chórów, mhm. wydaje mi się, a chórki to chórki, no. Trzymamy się tej polskiej terminologii. Mhm. Porozmawiajmy o tym, czy, czy w ogóle śpiewanie w chórkach to może być na przykład sposób na karierę, na, na całe życie, czy to jest tylko jakiś etap? Poczekaj jeszcze, poczekaj, zaraz, zaraz będziemy... Dobra, bo mówić. ja już jestem narwana, co myślisz? <grym> nie, 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 dobra, to <grym> będę, cię, będę cię jakoś stopował. Porozmawiajmy też o tym, czy, czy właściwie jak można się nauczyć śpiewać w chórkach? Oczywiście no, nie zrobimy tutaj całego kursu i tak dalej, ale może podpowiesz coś osobom, które próbują to robić w jakiś sposób w, w swoich projektach, i w swoich jakichś różnych, właśnie zespołach czy, czy, czy muzycznych działalnościach. I chciałbym też, żebyśmy porozmawiali o tym, jak sobie zebrać na przykład jakiś churkowy Dream Team. Jeżeli ktoś będzie szukał albo chciałby sobie, wiesz, zatrudnić kogoś do, do śpiewania w swoim zespole. Oczywiście, wiadomo, że można zawończyć do ciebie. Ale, 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 porozmawiamy też trochę, wiesz, jak trochę. się ma numer? <grywa> no właśnie. Na początek opowiedz trochę o sobie. Opowiedz jakie jest twoje doświadczenie. Mm, jak to się w ogóle stało, że zaczęłaś śpiewać? Moja historia wygląda tak, że zaczęło się od sytuacji w kościele. Była schola, taka wokalna grupa prowadzona przez panią Irenkę, z którą ostatnio zresztą nawiązałam znowu kontakt. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy serdecznie I, i był tam wspaniały ksiądz Jacek, który też tam jakby nami pomagał nam w tym wszystkim. No i pani Irenka mnie zgarnęła do swojej grupy i tam byłam takim dzieciaczkiem po prostu śpiewającym, już dostawałam solówki i właśnie przypomniałam ostatnio, że jakąś pieśń wykonywałam i po prostu do tej pory sobie to gdzieś zostało to w niej i tak mnie to nawet wzruszyło, jak to słyszałam. Mhm. No i od tego się zaczęło. Potem... potem Gdzie to było? E, to było w Sulajówku, w, w moim rodzinnym mieście. Ehm, chodziłam do szkoły, więc oczywiście, jak każde normalne dziecko, każde i, e, i tam oczywiście apele, e, jakieś, e, jak się zdarzały jakieś imprezy, e, to, 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 to jaś tam oczywiście... E, Pokazywałam wokalnie, studniówka i tak dalej. No ale już pomiędzy, gdzieś tam w okresie liceum pojawiła się Grażynka Albert, którą też serdecznie pozdrawiam. Taka moja druga mama, muzyczna mama. Zawsze to powtarzam. E, która po prostu okazało się, że jakoś los nas, nasze drogi połączył. E, I dzięki pomocy ówczesnej, już świętej pamięci, e, dyrektor mojego liceum, e, pani Hanny Zielińskiej, e, dostałam stypendium. Pomogli w tym jeszcze państwo ziemińscy, których też serdecznie pozdrawiam, e, dosponsorowali moje stypendium, e, tak, żebym mogła chodzić na zajęcia wokalne do studia muzycznego Grażynki Albert studia wokalnego dokładnie. No i to był kolejny etap w moim życiu, taki już poważniejszy trochę, bo, bo wtedy zgłosiłam się też, w, wtedy zaczęłam jakby może nie szlifować, ale, ale jakaś tam emisja, zajęcia z emisji. Mm, no i oczywiście też dykcja. Czyli ja, ja, jestem, ja jestem totalną torpedą, jeśli chodzi o mówienie, to jest to, co jest teraz, to jest bardzo dobrze, to jest efekt pracy. Natomiast jak trafiłam do pana Tomka Marzeckiego, to on się załamał, powiedział, że to jest koniec świata, że on nie, z tym się nie da nic zrobić. Ale jednak coś tam wywalczył. No i tak wyglądała ta to, 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 to sytuacja. A, a, a teraz nie wiem, jak to rocz, latami wyglądało, ale nie. potem chyba by się zdarzyło jakieś takie już poważniejsze rzeczy, ale to może za, za, za chwilę powiem. Ale to, to był taki background i, i to, co, to, co mi pozwoliło się w ogóle pojawić na, przykład na, na środku sceny i wyjść śpiewać coś solowo. Grażynka bardzo we mnie wierzyła i wierzy dalej e, i, i wspiera. I po prostu dała mi szansę na to, żeby wyjść. Ona uważa, że ja jestem gotowa, że ja mam totalny potencjał na to, żeby być solistką, światowo, światowy poziom. To są jej słowa, to nawet mogę mówić, bo to są jej słowa, e, mniej więcej przekazane. E, I że po prostu powinna się na sto, stać na środku sceny. E, no i dawała mi szansę, pozwalała na to, żebym gdzieś tam się już na jakichś graniach, jakiś jakichś koncertach małych, pojawiała, e, wychodziła. E, pracowała nad interpretacją, dawała taka rada od niej, żeby, żeby, każdy utwór po prostu zaśpiewać jakby po swojemu, żeby dać coś, no nie żeby wydziwiać, żeby go odmieniać totalnie, ale żeby dać jakiś kawałek siebie, żeby to było charakterystyczne, żeby już szukać czegoś swojego w każdej piosence, jakiegoś swojego charakteru, żeby go nadać tej, tej piosence, którą coverujemy, no bo w tym przypadku to były covery. No i potem co się działo? Potem y, spotkałam Anię y, Karamon, teraz już szafraniec, zespół dziewczyny. Y, myślę, że niektórzy mogą kojarzyć. Y, prężnie działająca dziewczyna i bardzo zdolna. Y, no i wystąpił, zgłosi, zgłosiłyśmy się na debiuty. Wcześniej y, na famie y, stworzyliśmy zespół Atomy z Tomkiem Mądzielewskim na bębnach, y, z Marcinem Partyką, Maciek Burczyk i Piotr Gajewski na basie, Maciek na gitarze. Także taki skład, Marcin na, na klawiszach. I, no i sobie graliśmy. Spotykaliśmy się w grudziądzu, specjalnie jeździliśmy po nocach wracaliśmy, to były super czasy, takie, takie tworzenie będu po prostu, dla, żeby robić swoją muzę. Soul, byliśmy, byliśmy, byliśmy zafascynowani, Seastars, um, no i Desire, takim drugim zespołem, e, też świetny, świetny band. No i robiliśmy swoje piosenki, e, Skóra to był nasz e, utwór, z którym pojechaliśmy na debiuty. 2005 rok to chyba był, jeśli się nie mylę. No i tak się zaczęła, ta przygoda powoli, powoli się rozkręcała i z takiej, takiej sytuacji jeszcze Grażynka na przykład, która mnie trochę powiedzmy wciągnęła, to, to był festiwal Agnieszki Osieckiej z ważnych wydarzeń w moim życiu. W eliminacjach przeszłam do, do głównego finału i, i był wyjazd do Sopotu na warsztaty tygodniowe, to było wspaniałe przeżycie, pamiętam. I powiem ci, że był tam bardzo ciekawy skład. Była Mela Koteluk była Kasia Zielińska, siostry Popławskie, znane i bardzo cenione ostatnio aktorki. Monika Węgiel, też wiem, że prężnie pracuje aktorka i, i działa i dubbingowo i śpiewa też. No, by, było tam parę osób naprawdę takich, nie wiem czy kogoś już teraz nie pominęłam, ale naprawdę skład był Monika Drill. Która finalnie wygrała cały cały, cały ten festiwal, tę te edycję. No i także taki też super skład mi się trafił wtedy, i, i, i ja mogłam sobie tam być wśród tych fajnych ludzi, którzy też potem rozwinęli swoje skrzydła, jeśli chodzi o karierę. To było ważne, ważne wydarzenie, myślę, które wpłynęło bardzo na moją drogę muzyczną. I zdarzył się jeszcze taki festiwal piosenki ak e aktorskiej w Krakowie. Jeśli dobrze myślę, to był chyba piosenki aktorskie festiwal, na którym ja wystąpiłam. W ogóle to było śmieszne, bo wystąpiłam z mm, utworem e Erika Bene e What If. Mega lubię ten numer i bardzo go śpiewam, go w wersji angielskiej i... E taka w notatkach. Tak, jakaś szalona powstała myśl, że może bym wystąpiła z tym utworem, tylko żeby ktoś po polsku tekst napisał. I moja ówczesna przyjaciółka Ewa Norowska napisała tekst. I, i ja zaśpiewałam ten tekst. No, wykonanie jest gdzieś w internecie. Jest to szaleństwo totalne, ale skład miałam tak no, świetny tam muzyków wybitnych. Maciek Moka między innymi na gitarze. No, w, tam było naprawdę dobrze. No i takie, takie sytuacje. A potem dalej już no, działy się fajne rzeczy, a już coraz, coraz, naj, coraz bardziej na poważnie. Mhm. Czy mam dalej opowiadać? Tak, jak najbardziej. To na poważnie brzmi interesująco. Na poważnie brzmi interesująco w tym sensie, że, że no, te debiuty, zespół, zespół Atomy mm, i jakieś takie pierwsze myśli, żeby robić coś solowo, a z drugiej strony gdzieś tam trochę myślę, że bezpiecznie z Anią się zgadałyśmy, że we dwie na scenie jest raźniej i, i przyjemniej i, no i, i fajnie jakoś tak, myślę, że też fajnie brzmiałyśmy razem. Ale potem, a co jeszcze ważne, poznałam Kasię Wilk, wtedy poznałyśmy Kasię Wilk na, na debiutach, bo to był ten sam rok, ona występowała z zespołem Kto To. No i takie, takie właśnie jakieś fajne powoli kontakty się gdzieś tworzyły. I takim, myślę, momentem przełomowym, ważnym, yy, ważnym churkowo bo to trzeba zaznaczyć, dlatego, że ja tak naprawdę zawsze chciałam śpiewać solowo i nie miałam takiej myśli, nie wiem, jak to jest w przypadku innych y, ludzi, czy, czy nie wiem, czy, czy, ani, nawet nie wiem szczerze mówiąc, czy Ania Szarmach plonowa myślę, że chciała solowo też śpiewać, ale gdzieś te chórki po drodze się trafiły no i przecież jest, jest wybitną chórzystką, już teraz nie, ale, ale zrobiłam ogromną pracę przez tyle lat, w, w, gdzie w chórkach się pojawiała i y, 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 po prostu byłam na, z Melą zresztą, Kotaluk, y, wybrałyśmy się na warsztaty do Teatru Żydowskiego, który jeszcze wtedy istniał, w miejscu, w którym istniał, czyli na Placu Grzybowskim. I były to warsztaty, ja nie jestem za bardzo warsztatowa, ale jakoś tak mnie skusiła Mela i powiedziałam, dobra, zaszaleję. Dziewczyny z zespołu SISAS, Natalia Przybysz, powiedzmy, że te warsztaty organizowały a głównym, główną atrakcją, głównym dowodzącym i takim mento, mentorem i guru na tych warsztatach był Hannibal Means, czyli facet, który po prostu jest ich guru wokalnym, uczył je też śpiewać, na do niego jeździł na lekcje i no i ukształtował je na pewno wokalnie bardzo. No i na tych warsztatach podczas koncertu takiego wieńczącego te warsztaty na scenie był właśnie Hannibal Minns, był, był piękny chórek z Wurzy z Natalii, Pauliny Przybysz i Jani Karwan. Ehm, na perkusjonal, perkusjonalnych, na instrumentach perkusyjnych ehm, Manolo. <grytanie> Też świetny muzyk. No i grali koncert i w pewnym momencie Hannibal stwierdził, że a, teraz będzie let beat, to może ktoś by się zgłosił. Tak, ja tak nieśmiało podniosłam rękę, jeszcze Mela, z tata i obok siedział i dawaj, dawaj, Kaśka, idź. No i zgarnął mnie, gdzieś tam z któregoś rzędu dalej siedziałam, ale jednak jakoś tak udało się, że mnie wybrał. Wyszłam na scenę zestresowana i, i zaśpiewałam kawałek. Oczywiście wtedy to jeszcze byłam taką zachłokaną dziewczynką i mimo, że tam już jakieś sytuacje sceniczne się zdarzały, oczywiście to, to jednak to było dla mnie przełomowe bardzo i powiem ci, że poczułam taki ogień od niego, taki power, że to jest, to jest jakaś energia niewytłumaczalna i moc, która po prostu on mnie... On mnie um bo tak podkręciła mnie jego energia, że po prostu zaśpiewałam coś, coś czego nie, nie myślałam, że mogę zaśpiewać, czego nie podejrzewałabym u siebie, jakiś taki... jakaś wolność mnie po prostu ogarnęła i wiedziałam, że po prostu mogę sobie robić, co chcę. Później w życiu, w życiu jeszcze, no wiele razy mi się to zdarza, zdarza, i zdarzało, i zdarza. I no i po prostu zaśpiewałam także, że gdzieś tam wszyscy się zachwycili, dostałam ogromne brawa i też następnego dnia, czy dwa dni później zadzwoniła mnie Paulina Przybysz, że pracuje nad własną płytą solową e, projekt Pinavela i, i, i ma chórki jest Irenka Kiewska, Ania Karwan i trzecia dziewczyna, nie, chcę, nie, wiem, nie wiem co ta dziewczyna robi mam nadzieję, że jej nie zepsułam życia i <laughs> serdecznie ją pozdrawiam <laughs> ale na pewno to nie było tam nie było nic na, złego ani z połnej strony na myśli po prostu szukała brzmienia ona też jest bardzo, jeśli chodzi o wokale precyzyjna i wie czego chce więc po prostu wiedziała czego chce w tych chórkach i gdzieś tam widocznie e, m, brakowało jej trochę innej barwy potrzebowała innej barwy, no i, i poczuła, że może ja to będę tą osobą. No i zaprosiła mnie do... Y, Czym nie chciałabym przyjechać spróbować ponagry, pośpiewać z z dziewczynami chóry i, i, i sprawdzić, czy w ogóle to działa. No i tak się zaczęła moja... To jest pierwsze wydarzenie chórkowe w moim życiu. Przeteleportujmy się jeszcze do dziś, ale z uwzględnieniem tego, z kim jeszcze udało ci się... Znaczy udało ci się z kim miałaś przyjemność współpracować na przestrzeni tych wszystkich lat, aż do dziś, właśnie wspomagając go w chórkach? Takie najdłuższe współpraca to była Paulina Przybysz. Znaczy, najdłuższe tak naprawdę my zaczęłyśmy, <laughs> zaczęłyśmy grać i w tym momencie Paulina zaszła w ciążę, więc jakby, ale, ale to jest jakiś dla mnie już nawet nie chodzi o element czasowy, tylko o, o wartość tego wydarzenia. To jest dla mnie bardzo coś, co ważnego, co mnie, co ukierunkowało moją drogę muzyczną bardzo. No bo jednak z tego wyniknęła potem moja droga śpiewania w chórkach, długa. Więc, jakby bardzo to, to, to doświadczenie jest dla mnie ważne. Potem była Natalia Przybysz, która miała fajne chórki, wszystko jakby miała swój skład, inny niż siostra, ale potem gdzieś tam tak się złożyło, że, że um, poprosiła mnie, zadzwoniła, czym nie chciałabym ja u niej wystąpić w tym, jakby być w jedną z jej chórzystek. Co też mnie bardzo ucieszyło, że pamiętam, że skakałam po kanapie, mieszkam na Ochocie i bardzo po prostu skakałam pod, pod sam sufit z radości. Tak mnie jakoś to ucieszyło. No i potem taka najważniejsza, najdłuższa współpraca, najważniejsza no, z różnych względów. Z, z względów właśnie na pewno tego, jak długo trwała, ale też tego, ile się nauczyłam podczas tej współpracy i chodzi mi teraz o Natalię Kukulską. Oczywiście po drodze zdarzały się jakieś pojedyncze występy z kimś, na przykład z Kasią Cerekwicką, czy właśnie z Andrzejem Piasecznym, który gdzieś tam w swoim bio bo, bo, bo ich poważam i, i też uważam, że to jest... Coś, czym można się na pewno chwalić. Ale ta Natalia Kukulska była tutaj kluczowym elementem. No i Ania Szarmach, która po prostu no, też się pojawiła w moim życiu, co było dla mnie totalnym zaszczytem, ponieważ ja miałam naj, naj, najbardziej, największą możliwą nakrętkę, jaką można mieć na kogoś. Do tego stopnia, że, że Ania Serafińska kiedyś, słysząc mnie na jakichś warsztatach w Jaśle, która organizowała Ania Szarmach i my tam muzycznie to ogarnialiśmy jako band Atomy. Ania była tam specem, yy, nauczycielem, układowcą i, i, i ja sobie stwierdziłam, że wyjdę zaśpiewam Imagine i zaśpiewam to Imagine i ona po prostu powiedziała, że Ale ty, ty śpiewasz rzekań na szarmach, Ania szarmach. Ja w tym momencie cała w skowronkach, przeszczęśliwa, zamiast pomyśleć sobie, że Kaśka, przecież jest bez sensu, że śpiewa rzekań na szarmach, bo Ania Szarmach jest jedna i nie, nie kopiuję jej. Tylko, że to wiadomo, że to nie była opcja, że ja chcę ją kopiować, ja po prostu tak bardzo byłam nią zafascynowana, tak dłużej słuchałam. Że po prostu ta, ta barwa gdzieś. Ja po prostu trochę zaczęłam śpiewać tak jak ona, gdzieś tam się upodobniała do mnie wokalnie. A może mamy też po prostu podobne e, głosy w jakimś sensie. I zresztą to teraz też e, słuchać, jak śpiewamy razem, że, że rzeczywiście nasze głosy bardzo dobrze razem brzmiały. I czasami nie wiemy, która coś śpiewa, jeśli mhm. śpiewamy głosach. Mamy początek roku 2020. Mhm. Co teraz u ciebie się dzieje muzycznie? Co robisz? Muzycznie nie, dzieje się, jest, no jest bardzo ciekawie. <laughs> o, po, po występie w Szansie yy, już tak definity, definitywnie yy, postanowiłam, że, że stawiam na siebie, na, na śpiewanie solowe, więc te chórki gdzieś będą odchodzić w, na bok, na pewno już odchodzą. Nadal, nadal występuję w z Gwiazdami, dlatego że tam, tam jest jednak bardziej solowo i też zamierzam pracować nad materiałem z Tomkiem Szymusiem, więc, więc też. No to wszystko mi się ładnie zamyka, zamyka w całość. Ale plan jest taki, że mamy już jakieś wstępne, mówione pierwsze koncerty akustyczne i zamierzamy tam zagrać na tych koncertach tylko i wyłącznie mój materiał, więc też to będzie nowość, dlatego że zazwyczaj, jak gram jakieś koncerty, to. One były tak pół na pół. przemycałam swoje utwory, ale tym razem będzie to będą to koncerty po prostu solowe, z solowym materiałem. I tak naprawdę mamy taki zamysł, że chcę pokazać te utwory, które powstały w moim muzycznym, podczas mojej muzycznej drogi na przestrzeni lat. I nie mówiąc, który, kiedy powstał utwór, po prostu chcemy je zagrać jest ich tam kilkanaście. I jestem ciekawa po prostu odbioru ludzi, czy, czy w ogóle jestem ciekawa, jak zareagują na to, jak, jak, jak w momencie, kiedy usłyszą te utwory, co będą sobie myśleć, czy, czy będzie mi to podobać i, i czy, to, czy ich zaskoczy, czy na przykład jednak stwierdzą, a, to jest to, co tak się, tak myśleliśmy, że w tą stronę to pójdzie. Mm. No, więc to taki jest, to jest główny plan. Y, na pewno w planach y, zrobienie klipu do piosenki Count On Me y, mamy już pomysł, tylko kwestia realizacji. Jest teraz dużo zajętości, ale, ale jakoś tam ogarniamy to. Y, na pewno sesja. Jakieś takie rzeczy, które prowadzą do tego, żeby, y, żeby doprecyzować to, czego chcę, co chcę robić i, i jednak sfokusować się już na tym y, byciu y, frontmanem. Mhm. A kiedy już nie zajmujesz się muzyką? Kiedy nie nagrywasz? Kiedy nie śpiewasz? Kiedy chcesz odpocząć? To co robisz w czasie wolnym? Mało tego czasu wolnego ostatnio mam, ale y, bardzo u, uwielbiam y, oglądać filmy, czy to w kinie, czy w domu, y, czy, czy z przyjaciółmi, czy sama. Chodzę czasami do kina sama i bardzo to lubię. To jest dla mnie rodzaj y, wspaniałego odpoczynku, że nikt mi nie siedzi na głowie. Ja lubię ludzi, więc to nie jest też tak, że ja teraz się będę żalić, że niech nikt, mi nikt, nikt nie siedzi na głowie, ale um, czasami potrzebuję takiego po prostu bycia samą, samej ze sobą. Um, I z biegiem lat też to zrozumiałam, że to dużo daje, żeby fajnie się czuć ze sobą. Lubię, lubię wziąć... Fajną kąpiel z muzyką albo właśnie z serialem lecącym gdzieś obok. <laughs> lubię dobrze zjeść, to jest dla mnie forma relaksu, że mogę sobie pójść sama, też sama albo albo właśnie z kimś, kogo bardzo lubię, kto jest dla mnie ważny i zjeść razem posiłek, to jest też porozmawiać, to jest też dla mnie forma odpoczynku. Podróże, kocham podróże, to jest po prostu... Um, Ostatnio nawet sobie dałam taki przykaz, że niestety, w drugą stronę, że muszę się trochę opamiętać, ponieważ zdarzyło się tak, że zaczęłam bukować jakieś terminy wyjazdów i potem miałam tak, że dochodziło do nich, a ja czułam, że nie mam siły. Bo, bo tak naprawdę podróże są... No nie jest tak, że, że jedziesz i odpoczywasz. Tak wiadomo, że czasami po wakacjach człowiek jeszcze bardziej zmęczony wraca, ale to jest dlatego, że jest inna rzeczywistość i ja, jak, jeśli gdzieś wyjeżdżam, to staram się też wykorzystać ten czas fajnie, żeby coś zobaczyć, żeby poczuć też klimat danego miasta, danego państwa, gdzieś tam... No po prostu intensywnie te, te podróże dla mnie są intensywne, ale, ale zdarzyły mi się też ostatnio podróże w trochę w innym klimacie, takie wyciszające, bez zasięgu. W, w gorącym czasie przed szansą pojechałam w miejsc, do miejsca, które okazało się przepięknym, przepięknym miejscem i na pewno tam będę chciała wrócić jeszcze. Nie miałam zasięgu, nie miałam kontaktu z rzeczywistością, gdzieś tam kombinowałam, żeby czasami potem musiałam go mieć, ale to było kombinowanie i to było mega oczyszczające i to jest na przykład świetna forma dla mnie spędzania czasu, tak żeby, żeby się czuć ze sobą dobrze. Ja muszę przyznać, Spocząć. że cieszę się, że w ogóle są jeszcze takie miejsca, gdzie nie ma zasięgu. No ja właśnie. Lubię żeglarstwo, więc mhm. często jak gdzieś tam udaje mi się właśnie wybrać na rejs i trochę odpłynąć od brzegu, tam gdzie już nie ma tych nadajników, to naprawdę czuję, że odpoczywam, chociaż wiadomo, że rodzina się trochę martwi i tak dalej. No tak, ale to jest, to jest taki, w ogóle jesteśmy tak przyzwyczajeni do telefonów, do laptopów, do tego, że jest cały czas jakiś sprzęt obok, że mamy cały czas z nami kontakt, że nawet no, jeśli jestem w domu, ja na przykład na noc wyciszam telefon, żeby już nie było opcji, bo, że się coś, bo zdarzają się ludzie, którzy wysyłają SMS-a drugi w nocy albo dzwonią na przykład. I ja też. Parę razy, no, parę razy mi się zdarzyło i byłam bardzo niemiła, bo, bo, bo może ludzie tego nie wiedzą, ale ja mam taki dosyć ostry charakter, jak, jak ktoś mnie wkurzy, to lepiej niech uważa. Niestety, więc, jak ktoś na mnie o drugiej w nocy, to no, lepiej nie, lepiej tego nie robić. Trochę też się bać. Nie, ty się nie, musisz, nie masz czego bać. Ale, no więc wycisząc telefon, ale to jest, to jest tak naprawdę żart, bo um, nawet jeśli mamy, chcemy te, od tego telefonu od go odłożymy go na chwilę, to, to za, i tak to jest odruch, żeby go sprawdzić. A w momencie, ja tego zaznałam ostatnio naprawdę, że przez 4 dni, całe 4 czy nawet 5 dni, po prostu jak patrzymy na telefon, zaczynamy się spojrzeć, to. Um, po prostu był cały czas brak sieci i nic do mnie nie dochodziło, więc nawet nie było szans. I powiem Ci, że rozładował mi się codziennie telefon, ale nie dlatego, że go używam, tylko dlatego, że leciał, leżał i chyba łapał się, próbował złapać sieć. I właściwie ładowałam go tylko po to, żeby sobie żył, ale żeby pokazywał godzinę i no i, i tyle. Nic, nic tam więcej nie. Mogłam sobie w ewentualnie jakieś zdjęcie zrobić, coś, ale też raczej, raczej le, leżał z boku, więc to było wspaniałe. Lubię jeszcze grać w gry na przykład. Jest, jestem. Yy, mm, A tak, takie komputerowe? Wiesz co, nie, komputerowe, czy komputerowe? Kiedyś tak. Rzeczywiście mam trzech braci i z nimi zdarzało mi się w różne gry grać. E, jakiś Mortal Kombat, Wojenne, du dużo różnych. Nawet ściganie co co się samochodami. W co ostatnio grałaś, ale ostatnio grasz? nie grałam akurat na komputerze, w sensie, gdy gry komputerowe nie, ale, ale bardzo lubię planszowe gry. I, I właśnie na tym wyjeździe również mi się zdarzyło grać fajne gry. A ostatnio z fajnych rzeczy, które mogę polecić, e, gra party. E, Michał Kubasiewicz, mój menadżer, e, zaraził nas, ekipę naszą tą grą. I, I okazuje się, że on jeszcze wymyślił sam z siebie jakąś grę, taką na własne zasady, wszystko obmyślił, wszystko jakby rozplanował. I to jest bardzo fajna gra. Nie wiem, jak się nazywa, bo nie wiem, czy on jakąś nazwę jej nadał, ale to, to jest w ogóle super rzecz, bo. Ja bardzo lubię towarzystwo ludzi. Oprócz tego, że powiedziałam, że fajnie odpoczęłam sama, to jednak y, jest, czuję się jak ryba w wodzie, jak ludzie są obok, czy w towarzystwie. Y, no i taki czas y, wspólny z fajną ekipą, właśnie y, przyjaciółmi, bliskimi, y, gdzie trochę się można też powytężać y, swój umysł i y, wyobraźnię trochę ruszyć, pośmiać się, y, no to jest coś wspaniałego. To jest też wspaniała opcja na spędzenie czasu. Czym dla ciebie muzyka jest? Kasiu, wracamy do muzyki i wracamy do chórków. Jaka jest twoja rola, kiedy ty wychodzisz na scenę właśnie jako osoba, jako chórzystka, tak, tak to nazwijmy? Rola jest moim zdaniem podobna do instrumentalisty, chociaż nie wiem, czy można powiedzieć, że ważniejsza, czy że mniej ważna. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że jest to bardzo duża odpowiedzialność. Dlatego, że zauważyłam nawet po sobie, że. Ja jestem nieprzyzwyczajona do tego, że stoję na środku sceny i ktoś mi śpiewa chórki, że to jest dla mnie takie. Że super, ale, ale jest to zaskakujące. Natomiast zauważyłam, że, że soliści, że rzeczywiście stykliwe soliści, Natalia czy, czy ludzie, z którymi pracowałam, te chórki, które są z tyłu, ten background, daje im wolność. Czyli oni mogą sobie robić co chcą. I nawet jeśli odejdą od, od, od melodii, od, od, nie wiem, przestaną tu jakąś część śpiewać, to, to jest kurek, który gdzieś tam trzyma tę trzyma formę. Yy, I też jest kolejne, kolejnym kolorem. Jest kolejnym jakby instrumentem właśnie. Yy, właśnie, wiele wokalistów nie traktuje tego swojego głosu jako instrumentu. Tak naprawdę to jest instrument, który wchodzi w skład całego yy, spektrum, tak? Tak, zdarzało się, że, że, że nawet, pamiętam, że powinno tak było, że chciała, żebyśmy pewien zaśpiew zrobi, zrobiły tak, jak, jakby to grała wiolonczela, żeby to brzmiało trochę w, Podobnie jeśli chodzi o, o, o sound do violoncelli, do soundów do, do soundu więc jest, moim zdaniem jest to kolejny y, bardzo ważny element muzyczny w sensie skład, składu, składu bendu, takich jest gitara, piano, z czasami saksofon, są, jest bas oczywiście, perkusja, to, to chórki są jakby kolejnym członem ważnym, y, ale z, myślę bardzo niedocenianym, no, bardzo. No właśnie, z perspektywy Ciebie i Twojego doświadczenia, to uważasz, że śpiewanie chórków jest prostsze niż stanie na froncie? Zależy. Wiesz, co nie jest na pewno prostsze, bo nie uważam, że nie każdy się nadaje do śpiewania chórków. Trzeba mieć dużo, myślę, pokory i świadomości swojego głosu i tego, jak nim pracować. Ponieważ zdarzyło mi się widzieć chórzystki, które były za, za aktywne i za nadgorliwe, za, za mocne w tym, co robiły. Bardzo, bardzo zwracały na siebie uwagę wokalnie i, i też zachowaniem na scenie bardziej niż solistka. I to nie było fajne, bo, bo chórek jest po to, nie po to, żeby przyśmić front, tylko żeby zrobić wszystko, żeby on jeszcze lepiej brzmiał. Więc yy, yy, no tak. Okej. Okay. Bo ja słyszałem takie opinie, że na przykład te chórki, które były nagrywane w latach 70. w Stanach, gdzie dziewczyny śpiewały RB, solo i tak dalej. Yy, to, to, to było takie wrażenie, czy jest takie wrażenie, w sensie, że tak jakby one w tym czasie żyły gumę i piłowały paznokcie, wiesz. Czasem, wiesz, w taki sposób trochę może mm -hmm. nie dbały. No tak, no ale to, to może, właśnie, może właśnie cała sztuka, żeby tak zaśpiewać, żeby wydawało się, że to jest od nich nie? Na czym polega ta trudność właśnie? Ta trudność, na, 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 po pierwsze, na tym, że, że, po, że musi to być wszystko precyzyjnie zaśpiewane w tajmie. To, to, to są takie niby oczywiste rzeczy, ale myślę, że dla, takiego, dla laika, który gdzieś tam będzie sobie tego słuchał, e, mogą to być rzeczy, o których nie wie. Czyli to, że, żeby być jednak w tych miejscach zaśpiewać, w których trzeba zaśpiewać, żeby to było czyste. Dlatego, że e, intonacja w przypadku, e, szczególnie jeśli są do zaśpiewania unisona, czyli trzy osoby na przykład zaśpiewają to samo, ten sam, ten sam głos, to, e, no, to jest bardzo trudno z intonacją. Musi, to naprawdę jest wielka sztuka, żeby to brzmiało dobrze. I najtrudniejsze są te najprostsze rzeczy. Niby najprostsze, czyli, czyli właśnie śpiewanie tego samego. Poza tym yy, wydaje się czasami, że, że każdy są pokładane głosy, że, że śpiewamy to, co trzeba, ale nie ma, nie ma tego czegoś. Czyli musisz rzeć, czyli trzeba mieć jakiś wspólny flow i postarać się też dostosować do charakteru danej piosenki. Czyli tak naprawdę... Mm, Ciągła praca. Nie ma tak, że się zaśpiewa jeden numer w furkach i już się wierzę, że w każdym numer się odnajdę. Nie, nie, nie każdy też chórzysta jest stworzony do śpiewania konkretnej muzyki, wydaje mi się. Ja gdzieś tam jestem, y, trzymałam się w klimatach powo-soulowych i, i gdzieś tam w tym się czuję. Ale nie wiem, czy, czy w jazzowych na przykład bym się odnalazł. Chociaż miałam jakąś tam okazję z Anią Serafińską, ale sama nie wiem, czy. No ona by musiała ocenić, jak to, jak to wypadło. Być może jest to tak jak z instrumentami, mm. wiesz, masz instrument, który brzmi w określony sposób. Może być bardziej lub mniej uniwersalny. No, dokładnie, tak? dokładnie. No. W ale ta uniwersalność na pewno właśnie. W Furkach jest, to jest dobra rzecz, dobra cecha, i, i myślę, że dlatego mam to szczęście pracować z różnymi ludźmi i rzeczywiście pojawiałam się potem jeszcze z wieloma artystami, udawało mi się pracować. Bo gdzieś tam po, po, po pierwsze wydaje mi się, że doceniali to, że mam mocny, mocny głos, power. To jeśli chcieli jakieś mocne góry, to, to wiedzieli, że u mnie one będą że ja nie, nie po prostu się nie boję, nie liczę mieć, nic, co jest z boku, tylko jak będzie trzeba coś mocno zaśpiewać, albo wyraziście, nawet nie mocno, bo to nie chodzi o darcie, tylko o wyraziste zaśpiewanie, o takie, o konkret, o jakieś chóry, y, które mają być po prostu kluczowe w danym numerze, są na przykład, to, y, to wiedzieli, że mogą liczyć na to, żeby to będzie zrobione tak, jak trzeba i przez to miałam szansę, że jestem uniwersalna dosyć w tym śpiewaniu chóruku, chórków, trafiło mi się więcej tej pracy y, fajnej i zróż, zróżnicowanej. Bo to też jest tak, że jak śpiewasz chórki, no to albo jakby Generujesz wyrazy dźwięko naśladowcze, które nie są jakimś tam koszonym tekstem. I no tak, albo śpiewasz na tekście. Albo tak. śpiewasz na tekście, tak, mm -hmm. no, tylko wiesz, u, typu utwór natural woman, ale mm -hmm. to frankin, no wyobraź sobie, że nie ma tego. How. No to jest w ogóle, to, to jest, nie może nie być. No, no właśnie. A jak właśnie jest... według ciebie to jest z językiem? W sensie, czy, czy łatwiej się śpiewa w ojczystym języku, w sensie tobie, po polsku, czy, czy nie robi to jakiejś różnicy. Mm -hmm. No język angielski jest bardziej plastyczny, na pewno nie ma szyży, czy ci, tych rzeczy, które się pojawiają u nas w naszym, naszym ojczystym języku. i łatwiej się prześlizgnąć. Tak, jest więcej, więcej można zrobić rzeczy na samogłoskach i to jest sprzyjające w śpiewaniu chórków na pewno. Yy, więc wydaje mi się, że łatwiej jest po angielsku, ale jest to też fajnym wyzwaniem i sztuką, żeby zrobić dobre chóry po polsku. I na pewno da się. Da się, myślę, że ostatnio na przykład Bartek Królik na płycie swojej pokazał, że się da wszystko jest po polsku i pięknie że i jest, jak, jest tak, jak trzeba, więc to wszystko się da, tylko wtedy myślę, że w języku polskim trzeba włożyć więcej pracy i pomysłów. To Mam nadzieję, że to nie zabrzmi jakoś oldschoolowo, ale jestem gorącym zwolennikiem śpiewania po polsku. Nie, wiesz co, nie, wiesz co ja, ja bardzo lubię śpiewać po polsku i dlatego też na przykład w Szansie na Sukces, jeszcze zanim wystąpiłam, to, to wrzuciłam dla słuchaczy wersję polsko-angielską, w większości po polsku, tak naprawdę tam był tylko jeden refren po angielsku, reszta była po polsku i właśnie dlatego, że ja uważam, że y, mm, trudno jest napisać tekst polski, fajny tekst polski, y, pasujący do muzy. Y, I akurat ten mój utwór, y, myślę, że też nie był, y, nie był łatwą rzeczą, y, nie był... To, to było wyzwanie dla Marcina Januszkiewicza na pewno, bo y, on pa, do niego pasuje angielski tekst, do Kamlonu mi pasuje angielski tekst. A Marcin zrobił coś takiego, że napisał tekst y, fajny, y, niegłupi <ślesk> i y, i taki, że dało mi się zaśpiewać fajnie, bez połamania języka <grymna> to, co, to, co, to, co jest w refrenie. Czyli te fra to, takie frazowanie trochę bardziej wydaje mi się jednak zagraniczne, takie, takie soulowe, właśnie. A pójdźmy dalej. Co byś powiedziała o choreografii? Czy to jest ważne? A to jest element? oczywiście, że to jest bardzo ważne. Gdzieś tam w połowie mi już chodziło, jak rozmawialiśmy wcześniej. Tak, na przykład u Natali. Ja się czułam tancerką. <grymna> I wokalistką, tancerką, no zdecydowanie. Poza tym dochodzi jeszcze element ubioru, który, no wiadomo, może być błahy i mało istotny dla niektórych, ale jednak, na przykład, u Natalii zawsze byliśmy spójnie ubrani. I ona też, to też było dla mnie bardzo miło. bo ona mówi zawsze, ty masz zawsze jakiś ciuch, który pasuje do tego, co ja, co ja dzisiaj chcę założyć. Ja mówię, Kurde, no szafa, szafa pęka w szwach. Ale też mi, dla mnie to był komplement, się cieszyłam także że może spełniam warunki, że jakby, czy warun nawet nie spełniam warunki, że, że kurczę, że daję radę, że pod każdym względem jest okej, okay, nie? To tak, tak, mnie, tak mnie to cieszyło, ale wracając do choreografii, no tam mieliśmy próby taneczne. Mhm. Uczyliśmy się, u Pauliny Przybysz też, wrócę do, do początku samego, bo zapomniałabym, ale u Pauliny Przybysz mieliśmy, słuchaj, zajęcia z Michałem Pirugiem. Hmm. I po prostu Michał nas tam mocno wzięło w obroty, mnie i Renka i Anię, bo na pierwszy koncert, z którym graliśmy właśnie porobiliśmy sobie układy do piosenek, także tam było bardzo bardzo na, na poważnie. Już Pierwsze moje chórki już tak od razu z, 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 z grubej rury. Także jest to jest to ważny element. Czasami widzę chórki, które na przykład nie potrafią się ruszać, i też to jest, to jest kolejny element trudny, wydaje mi się. Yy, trudny, ale też yy, to potem będziemy rozmawiać, to nawiąże do tego, ale fajnie, jeśli ten chórek, który występuje, czy są dwie osoby, czy trzy, czy czasami cztery, pięć, fajnie, jeśli wzajemnie się czują i ruszają się w, podobnym, w podobny sposób, ponieważ to bardzo źle wygląda, jak jest koślawie i ktoś się na przykład staje. To, to po prostu widać. Najlepiej jest, jest jakaś symbioza pomiędzy tymi osobami. No właśnie, kiedy mówimy już o tych kilku osobach, to jak to jest z dobieraniem barwowym osób w chórkach? Czy to jest tak, że jest jakiś klucz do tego, żeby dobrać właśnie tą barwę, żeby ona była spójna z, z konkretnym gatunkiem muzyki czy z wizją wokalisty? To pytanie czego się oczekuje, do, nie, nie do każdej muzy trzeba mieć na przykład kogoś, kto śpiewa góry, no. to też w przypadku soulowej muzy wydaje mi się, że to jest bardzo ważne i, i doły, no. to, 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 podam za przykład Irenkę Kijewską, która no po prostu pięknie dobarwia, ale jednocześnie też ma tak świetny, go czuja i, i barwę i czuja i, i, i po prostu feeling, to, to, jak, to jak śpiewa jest bardzo, ona się bardzo fajnie klei, ale na przykład nagrała chórki chur, do, do polskiej piosenki do polskiego tekstu i, i z tym soulowym, z tym, y, soulowym właśnie drive'em jakimś takim czujem wkleiła się bardzo fajnie. Mhm. Więc, więc jakby kwestia na pewno muzyki, a druga rzecz, no ja, ja gdybym miała wybierać do siebie i zresztą miałam taką okazję ostatnio, to y, na pewno y, ja myślę, że, że chciałabym kogoś, kto będzie śpiewał, skoro ja jestem w środku i powiedzmy śpiewam, ten, ten mój lit jest głównym dowodzącym głosem z racji nazwy samej to chciałabym, żeby ktoś śpiewał góry i albo oczywiście ktoś, kto jest elastyczny, czy albo śpiewa je delikatnie, albo yy, czyli sopran, albo, albo, yy, albo mocno, jeśli ta, taka potrzeba zajdzie, no i kogoś w dole, albo kogoś, kto ma fajne środki po prostu, czyli ciepły, ciepły alt, yy, w przypadku dziewczyny, albo bas. Yy, no i zawsze dla mnie taka trójka, trójka to jest, to jest ideał, trzy wokale. E, tak jakby ten środek i okalające góra i dół, mm, ale dla mnie na przykład jeszcze, dla mnie, dla mnie co jest jeszcze istotne to to jak się z kimś czuje, wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo istotne energia, którą się czuje od danej osoby i to, czy ktoś jest, czy ktoś też słucha, to jest bardzo ważne, śpiewanie w furkach opiera się na tym, że trzeba słuchać i brać do siebie i realizować, nawet nie polecenia ale jakieś tam uwagi Dlatego, że mogą być jakieś ogólne zasady tego, jak się śpiewa pewne chóry i pewien rodzaj chórów do danych numerów, ale e, ktoś, kto stoi na przodzie, może mieć swoją wizję tego wszystkiego. I, i teraz ważne jest y, to, czy będziemy potrafili się dostosować. Nawet jeśli gdzieś tam to nie będzie po naszemu, no to, to, to mimo wszystko jednak y, 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 warto troszeczkę spuścić stonu, i to taka jest chyba, mi się wydaje rola trochę chórzysty, że jest, tak jak pianista ma zagrać jakiś, jakimś konkretnym soundem. I... No właśnie, a nie porozmawialiśmy o, a propos aranżu, w sensie to jest tak, że jak ty dostajesz zlecenie zaśpiewania jakichś churków właśnie z, z jakimś konkretnym nazwiskiem, to wymyślasz się sama, dostajesz konkretne partie, one są rozpisane, jak to wygląda? Bardzo różnie. Ym... Czasami jest tak, że dostajemy nuty, czasami jest tak, że ktoś wie czego chce i, i po prostu te głosy nam stoimy w studiu i czy, czy, czy na próbie jak jesteśmy, to, to po prostu podaje te głosy i, i, i sprawdzamy kto gdzie brzmi, bo czasami jest tak, że ja śpiewam często góry, ale ja też bardzo fajnie się czuję w, środ w środkach i w dołach. Więc czasami po prostu jakby myślę takim kluczem też i bardzo ważną rzeczą jest to, żeby dopasować w danym numerze, w danym utworze kto gdzie ma być. Czyli gdzieś tam te, te, te puzzle poukładać. No więc jest tak, że właśnie czasami ktoś podaje, czasami jest tak, że i, mm, to w przypadku, jeśli znasz kogoś i wiesz, że ten ktoś ma wyobraźnię i, i ogarnia harmonicznie yy, potrafi ogarnąć harmonię i wymyślić fajne głosy, no to daje się, oddaje się tę, tę pałeczkę, żeby, żeby chórek wymyślił. I nam się to zdarza często z Olą Radwan i Jankiem. Na przykład jak pracowaliśmy z Grzesiem Urbanem, to, to on po prostu nam ufał. I czy jak pracujemy, to to ufa nam i, 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 i zawsze mówi, wy to zrobicie po swojemu, fajnie wytłuczycie". Bo też jest, prawdą jest to, że mm, Czasami ktoś może mieć wizję, ale tak poukładać te głosy, że one nie będą żyć. I niby będzie się wydawało, że harmonicznie to jest super napisane, ale w momencie, kiedy zaśpiewa, zaśpiewa się, to to nie jest, nie, może nie być na super. Albo jakieś, niektóre dźwięki mogą nie pasować, albo po prostu podział rytmiczny może być na przykład niewłaściwy, nie albo może właściwy, ale, ale jednak można zrobić coś bardziej elastycznie, bardziej mm, pasująco do danego utworu. Więc my, szczerze się powiem, że jak pracuję z Olą i z Jasiem na przykład... Czy z Maciekiem Starnackim, też Tazbirem. To są moje takie dwie, dwie ulubione grupy wokalne. No jeszcze Irenka Kijewska za jadzaniem. Wierzę, że ja potem linkuję do tych wszystkich nazwisk. Bardzo dobrze, bo to są wspaniali wszystko wokaliści, dlatego o nich głośno mówię. To powiem Ci, że to są moje takie topowe składy, których najbardziej lubię śpiewać, bo po prostu tam jest tak, że za stryknięciem jest. Nawet nie musimy za bardzo ustalać, kto który głos. Po prostu naturalnie śpiewamy coś i naturalnie już wiadomo jest, kto gdzie ma być. I to brzmi po prostu genialnie. Zresztą świetnym przykładem, to ci, jak chcesz podlinkować, to Ci powiem teraz, a propos Maćka i Piotrka Tazbira i Maćka Starnackiego, to live płyta Marcina Nowakowskiego. Tam jest, to jest po prostu majstersztyk, te chóry. Ja, ja kocham je. To są fajne numery, bardzo fajnie, fajnie śpiewa te rzeczy. I, I uważam, że tam właśnie słuchać to, jaką mamy symbiozę, jak my fajnie razem brzmimy, jak się czujemy i lubimy, i, bo to jest też bardzo ważne. Na, na, po prostu to jest żywy organizm, to nie jest instrument. Oczywiście muzycy też fajnie, jak się lubią, jak jest chemia w zespole, to jest bardzo ważne, bo to czuć, jak jest jakaś nienawiść, jak są jakieś jakieś emocje, to to wszystko się przekłada na muzykę, tak Zgadzam uważam. E, czy, czy konflikt z, z frontmanem. To wszystko tam będzie, musi być, musi być do, zgoda i, i, i radość i, i uśmiech na twarzach, na, szczery i naturalny. To wtedy wszystko się na muzy przełoży. I, i, I bardzo ważne jest to w tej grupie churkowej, bo czy to będą dwie, czy trzy osoby, to to jest jeden organizm. Mhm. Tak powinno być przynajmniej, żeby to był jeden organizm. No właśnie, a jeszcze, jeżeli to jest grupa, to podział męsko-damski, jak ty to widzisz? Bardzo różnie, wiesz co, ja lubię jakieś facet w chórkach, zawsze. Bo jednak, mm, no, ja lubię męskie barwy. W ogóle, jak wymieniam ulubionych wokalistów, to zazwyczaj wymieniam Jamiego Kalama, Jamesa Beya. To wiesz, przewaga raczej mężczyzn jest, albo przynajmniej pół na pół i lubię, lubię jest facet w furach, bo to, to robi, to podkręca. Chociaż na przykład no, są dziewczyny, które śpiewają też, ciem, mają ciemne barwy i to też jakby może być, ale jednak facet to facet. Musi być fajnie, jak jest i, i kobietka, i facet. A najlepiej albo dwóch facetów i dziewczyna, tak jak ja, no, mi się zdarza, zdarza śpiewać, albo dwie dziewczyny i jeden, jeden, jeden facet. Jeśli mielibyśmy porozmawiać o takiej sytuacji live i sytuacji studyjnej, to jeżeli e, mówimy o sytuacji live, to zdarza ci się, że na przykład śpiewasz czasem chórki albo mówisz dziewczynom, że słuchajcie, zaśpiewajmy może prostsze chórki, bo wiesz, że ten wokalista może się po prostu słysząc tą harmonię mniej lub bardziej skomplikowaną wywalić, tylko że wchodzisz wiesz, w unison. Wiesz co, na początku, jak zacząłeś mówić, to pomyślałam sobie, że chyba nie było takiej sytuacji, ale jednak myślę sobie, że czasami, nawet nie, nie pod kątem tego, że myślimy o Boże, to on nie da rady, nie? Ten, musimy mu pomóc, tylko czasami. Żeby nie chór... przeszkadzać. Tak, tak? Czasami te chórki, odpowiednio nagrane i dobrane chórki, wymyślone w danym utworze, mogą po prostu, jeśli są prostsze, mogą zadziałać na korzyść całego utworu i, na, i, i Czasami, ja nie lubię też jak jest za dużo chórów, wiesz, za dużo w sensie za bardzo powydziwianych, są tacy ludzie, którzy mają tendencję do wymyślania i, i, i nawrzucania tych chórów w ilości przesadnej, to też jest kwestia umowna, dla każdego co przesadą będzie co innego, ale ja lubię jak to jest wszystko ze smakiem I, i czasami są utwory, w których w ogóle może nie być chórków i też będzie pięknie, ale są takie numery, których bez chórków dla mnie by nie istniały. I na przykład u Ani ma bardzo dużo u takich utworów, z których wiem, że po te chóry bardzo robią robotę. I w ogóle dużo numerów jednak dzięki chórom, na przykład Can't Stop The Feeling, Justina Timberlake, bardzo znany numer, po prostu co, co, czym on by był, na pewno byłby świetny dalej, ale jednak, ale jednak, no to, tak, to jest taki totalne. ważny element. No właśnie, skoro mówimy o Justin Timberlake i wysokim śpiewaniu, wyobraźmy sobie sytuację, że osoba, z którą właśnie pracujesz, ty jesteś w chórkach, jest też front, jest lekko niedysponowana. Zdarzają się takie sytuacje, czy wtedy jest czy tak, że na się chórki przejmują ten środek ciężkości? Tak, na przykład wtedy, jeśli, jeśli zdarza się taka sytuacja, to, to się ratujemy i to jest właśnie też y, elastyczność, i, i, i wiesz, y, myślę, że talent, i, i, i no ważne, żeby taka osoba stojąca w chórkach była takim backupem dla solisty, że wtedy na przykład jedna z osób stojących z tyłu może wspomóc, śpiewając to samo co solista, czyli ten lead, główny wokal. I zdarzają się takie sytuacje. Oczywiście, no każdego z nas to jest bardzo, tak naprawdę trudny zawód. O, Kasia Łaska ostatnio o tym fajnie powiedziała. Bardzo się z nią zgadzam, że, mm, że ma trochę dosyć witania się z wszystkimi i mm, buziaczków. Y, że, że, to nie chce, że to nie jest jej połaskarowa palma. Co ja wierzę i uważam, że na pewno tak nie jest, bo sama mam wiele razy przemyślenia z moimi przyjaciółmi, też wokalistami y, o tym, że, że kurczę, no dużo jest, ja ogólnie lubię ludzi. Tak, to, co już powiedziałam i Lubię się witać, czasami mam do niektórych taką słabość, że bardzo zależy na tym, żeby się przytulić, żeby mi ten ci buziaka dać w policzek, ale czasami bardzo bym chciała nie mieć tego kontaktu. Nie dlatego, że kogoś nie lubię, tylko dlatego, że po prostu po czasie okazuje się, że zapam jakiś wirus, na przykład. I Kasia to właśnie powiedziała, że ona ma dosyć, że ona znowu zaczyna chorować. Ostatnio przywitała się z paroset osobami i po prostu mm, dla własnego dobra to jest jej zawód, to jest jej narzędzie pracy. Ona nic nie zrobi. Jak straci głos, to to, to jest, jest wyłączona z pracy, tak. Więc. Yy, to jest, to jest taka rzecz, o którą trzeba bardzo dbać. I, no i, i dlatego, że to jest taki kruchy e, instrument, to musimy uważać bardzo. I, I zdarzają się każdemu z nas y, wokalne problemy. Y, y, mi się również zdarzały. I, I jest to strasznie trudne. I wtedy, ja mi się zdarzyło na YouTube, symfonicznie podczas trasy, y, że straciłam głos do tego stopnia, że, że naprawdę płakałam przed koncertem jednym. Był tam, pamiętam, że Mateusz Żyłko i Rafał Brzozowski I śmiali się oczywiście ze mnie trochę, że, a, dobra, i tak ty tam zaśpiewasz swoje. Akurat wtedy sam na środku, jako solistka ale miałam w furkach wielkie wsparcie. Była tam Kasia Roszczyńska, Ola... Yy, ta Piotrek Tazbir, Ola Radwan, z tego co pamiętam. Yy, no i... Yy... Bardzo na nich liczyłam. To było w te, miałam, I zresztą wiesz, że się zdarza bardzo często, nawet na przykład podczas Orchestonu, Bata, Kozidrak do nas podczas pierwszej edycji. Miała coś z gardłem, też biedna, i tak nam było i strasznie szkoda, bo wiemy, że to jest wybitna wokalistka, w kawał głosu, no ale nie, nie przeskoczysz pewnych rzeczy. I ona naprawdę, nawet się zwróciła, jakby nam tak wdzięczna. Potem jeszcze nam po koncercie podziękowała, że, a my zrobiliśmy wszystko, słuchaj, wszystko, żeby jej pomóc. Naprawdę nam tak zależało, żeby widzieliśmy, jak ona się biedna męczy. Dała radę, ale, ale też wiesz, czuła, że z tyłu są ludzie, którzy ją wspierają. Dlatego to jest ta piękna i ważna Rola chórków uważam i fajnie jak one są. Ale wracając do YouTube właśnie, no, to był bardzo ciężki koncert dla mnie solowo. Oczywiście wszyscy myśleli, że dam radę, no i dałam radę, bo ja lubię pokonywać swoje słabości, ale wiadomo, że czasami z pewnymi rzeczami nie wygrasz, więc ten, ten, ten backup w postaci chórku, który wiesz, na, na którego wiesz, że możesz liczyć i wiesz, że ci pomoże, że cię wesprze, to jest bardzo cenna rzecz. Mhm. Przenieśmy się do studia. Technika studyjna pozwala na wiele i oboje dobrze o tym wiemy i no wiadomo, że to sobie wiesz można w studiu zrobić wszystko, a tobie zdarzają się takie zlecenia, że, że sama śpiewasz chórki na przykład na płytach, bo przy twoich umiejętnościach można tak naprawdę, możesz zmodylować głos się. tak, że, że, że wiesz, że, że pokazujesz jakby hmm. wiesz, różne wersje kasidereń Mam taką chyba opinię miłą, yy, sprawnej osoby jeśli chodzi o chórki, też i, I bywało tak, że nagrywam sama. I wiesz, ja się też dobrze, tak jak powiedziałam, ja się czuję dobrze i w górach i w dołach. Uważam, że lepiej jest wziąć kilka osób do nagrywania chórków, w tym sensie, przynajmniej dwie. Mhm. Dlatego, że y, to nie chodzi o to, że i ta jedna osoba nie podoła, tylko to są barwy. To mhm. są, Ja pewne rzeczy też nie przeskoczę. Mam z, zawsze ta, ta, ta wchodzi w opcję szerokość. Po prostu to utwór będzie brzmiał szerzej, te chóry będą brzmiały szerzej, jeśli dojdzie kolejna barwa. Y, Charakter, mówię, ja mogę zaśpiewać wszystkie głosy, tylko jeśli chcemy uzyskać fajniejszy efekt, no to fajnie jest sobie wziąć taką drugą osobę, która po prostu wejdzie z innym brzmieniem, niepodrobionym, niepodrabialnym i no i to już samo to robi fajną robotę, tak? Więc można zrobić to, używając do tego, zatrudniając jedną osobę, ale uważam, że dla dobra... Jeśli, chyba że nie ma takiej potrzeby w utworze, ale jeśli chcesz mieć coś szerszego i jakiś kolejny kolor, to uważam, że lepiej wziąć, podziałać z dwoma osobami. Na przykład. Dwoma lub więcej. Mm. Dobrze, to jeszcze chwilę o takich stereotypach, bo mam wrażenie, że to są dwa stereotypy, mm -hmm. które się często pojawiają. Czy to jest tak, że nadwaga? Z wsia lepszemu głosowi, wiesz, taka typowo czarnoskóra, murzyńska, Big No, Znam osoby, które są przy sobie i, i rzeczywiście te głosy mają, ale wiem, że jak wschódu to też nie straciły ich, więc. <grym> a z, z światowych sytuacji to Jennifer Hudson, no, wybitna przecież była taką troszkę grubszą panią, a potem dziewczyną, a, a, a potem totalnie zeszczuplała. Ja ją chyba wolałam w trochę taki gdzieś pomiędzy w tej wersji, bo, bo po prostu też ładnie wyglądała dla mnie, ale wokal, wokal cały czas był. Coś może w tym jest, ja nie wiem, no bo nigdy nie, nie jestem raczej, trzymam się powiedzmy jednej, <noise> około jednej wagi, gdzieś tam, ale nie, nie są takie bardzo duże różnice, więc ciężko mi jest powiedzieć, ale, ale nie sądzę, żeby to miało aż takie kluczowe y, znaczenie. Po prostu wiesz co, no. Y, Albo dostajemy, dostajemy od losu trochę pewne warunki, to jest genetyka, i, i dostajemy coś w darze. Możemy pracować nad barwą, możemy czasami e, jakimiś manierami tę barwę zmienić. E, jak, no, Znam wokalistów, którzy po prostu sobie coś wymyślają i zaczynają w jakiś sposób konkretnie śpiewać, tak? A potem się odzywają i się okazuje, że to jest jednak inny głos. I na przykład czegoś takiego nie kumam i nie rozumiem i nie. Znaczy, Rozumiem, ale mnie nie, nie to nie, nie bierze, mnie to, mnie to nie kręci. Mhm. Ja, mnie to kręci, że ktoś wychodzi, śpiewa, i, mu, i to rzeczywiście naturalnie jest jego fajna barwa, po prostu. Mhm. To druga kwestia, kwestia wyglądu. Ty wspomniałaś o tym, że chórki mają raczej nie odwracać uwagi od, od frontu. Yy, czy też jest tak, z tym różnie, wiesz bo, do, dobiera się, wiesz, pod względem wyglądu te osoby no, znam jedną niestety niefajną anegdotkę Dawaj. <laughs> ale nie powiem, która wokalistka to, co po niektórzy będą wiedzieć, o kim mówię no ale, ale tak ale kiedyś pewna wokalistka, drugiej wokalistce która, inaczej mamy pewną wokalistkę, znaną gwiazdę wielkiego formatu która miała w furkach, no, świetnych wokalistów chórzystów, wspaniałych no, i jedna z tych churzystek postanowiła robić solową karierę. No i, i y, pracodawczyni powiedziała jej, że słuchaj, słuchaj, ale to jak będziesz sobie dobierać churek, to, to brzydź od siebie. No i, <noise> także, nie wiem, ja, ja, nie czuję się brzydka. Mi ja się, ja się czuję życie. zawsze pięknie w chórkach, w każdych i nie czuję, żeby ktoś pod tym kątem mnie dobierał i, i moich współtowarzyszy. I na szczęście, albo mam szczęście do ludzi, albo nie wiem o co chodzi, ale, ale, no nie, no to nie jest fajne. Stojąc w chórkach, chcemy też żeby się dobrze czuć i też chcemy zawsze się, dziewczyny się malują. Ja patrzę po chłopakach wiesz, co, czy Maciej, Chłopaki czy Jasiu, to oni też wiesz, jakie stelewie się malują, muszą, no bo się będą świecić, ale, też się stroją, też się ubierają, też chcą fajnie wyglądać. Po prostu, ja uważam, że, zadowolony i z, no przede wszystkim świetny chórek, sprawny, ale do tego jeszcze uśmiechnięty i zadowolony z tego, że czuję się doceniony, to jest skarb. I naprawdę w jednym sposobie czasami dziwię się, że ludzie, którzy sami śpiewali w chórkach, potem zapominają o tym, jak to jest być z tyłu. Bo też takie sytuacje się zdarzają i nie jestem w stanie tego zrozumieć. Po prostu wiadomo, że stoisz na froncie, wtedy zaczynasz bardziej fokusować na, na sobie, ale jeśli spędziło się ileś lat... W, samemu uśpiewając y, chórki, a potem się wychodzi na front, to nie, nie byłabym w stanie zapomnieć o tym, co, co jest z tyłu i jak jest z tyłu i że, że, że chciałabym być też doceniana. No, to jest bardzo ważne. Świadomość też tego, że ci ludzie z tyłu pracują na to, co jest z przodu. Tak. I czasami naprawdę ratują tyłek. Także ten wygląd jest ważny, mhm. ale wiesz to wszystkie chórki, które znam, dbają o siebie, to są zawsze albo dziewczyny ładne. Wiesz, to już, tusza to już jest kwestia indywidualna. To nie ma czasami znaczenia. Po prostu są ludzie, którzy są trochę bardziej przy sobie i y, 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 y mają dużo fajniejszą energię niż te chuderlaki po prostu. Takie jakieś tam... <laughs> zachudzone. Także yy, no, akurat najważniejsze jest uśmiech i, i pozytywna energia, no i profesjonalizm oczywiście, no, to, mhm. już, to jest jasna sprawa. No tak. Mówmy jeszcze chwilę właśnie o technologii, bo mamy rok 2020, a tych, którzy słuchaliby tego podcastu właśnie gdzieś tam za ileś Naście la, lub set lat. E, czy ty uważasz, że takie urządzenia cyfrowe, które na przykład harmonizują e, wokal, w jakiś sposób e, są przyszłością śpiewania? Bo wiesz, możesz w tym momencie wyjść sobie, e, użyć efektu i tak naprawdę spowodować, że z jednej kasi dreń robi się pięć? Wiesz aj, co mam, no? helikona właśnie i używam, zdarzało mi się go używać. Mm, jest to fajna rzecz. My się wydaje, że jest to jaka, jakaś alternatywa. I e, nie chciałabym bardzo, żeby to przyćmiło i zastąpiło żywe organizmy. Tak jak w przypadku zastąpienia nas robotami. No co, absurd. W sensie wydaje mi się, że jednak mhm. każdy z nas jest inny, każdy z nas ma swój charakter, i dla mnie nigdy jakaś, jakaś maszynka nie zastąpi tego, co mogą, może zrobić po prostu żywy człowiek, który ma jeszcze oprócz talentu, swojego, swojej wiedzy, którą, której gdzieś tam się dorobił życiowo, to ma jeszcze emocje. I, i te emocje też w muzyce to jest klucz. Mhm. Więc. więc Żaden, żadna, żadna maszynka nigdy dla mnie nie zastąpi tego, co można zrobić na żywo. O, jest to fajna alternatywa, fajna opcja, yy, zastępcza czasami, ale na pewno nie jako, jako główna yy, rzecz. A jaką masz opinię na temat śpiewania z playbacku i tak zwanego wiesz, śpiewania na słupa? Czy to by zdarzały się takie propozycje? Wiesz co, na przykład znam taką praktykę i zdarzało się także y, różnym gwiazdom i nie, 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 znaczy nie krytykuję tego. Sytuacje na przykład sylwestrowe. Jeśli mamy opcję, że gramy sylwestra i wiemy, że na przykład za chwilę mamy jakieś ważne wydarzenia, a sylwester jest, y, jest zimno, jest trzeba zagrać wyjście na, na, na ubranym, często właśnie. Na pięty na, grafik. Na, tak, ale, na, ale nasze sylwestra też często jest tak, że są niby ceny podgrzewane a i tak jest zimno, a się wychodzi w ubranym trochę y, delikatniej niż. Nie zawsze. Teraz jest taka moda, że już trochę bardziej w kurtkach i futerkach, także. Obu sztucznych, także to już jest jakaś alternatywa. Natomiast ja, jak śpiewałam z Natalią, to byłam ubrana tak lekko i to była taka jakaś stroga zima, już to bym lat temu. Więc uważam, że na przykład w takich sytuacjach jest to wytłumaczalne. Jeśli ten playback jest zrobiony taki, taki live, nagrany i położona jest to praca, powiedzmy, że jest to jakaś alternatywa. Ale gdybym mogła, to, to, to uważam, że na, jeśli, jeśli jest taka opcja, to uważam, że najpierw zawsze na na żywo. Natomiast ogólnie nie jestem fanką playbacku, bo no, to jest po prostu cały, cały, cała opcja, że wykonu na żywo ja się, to się mija z celem. To już nie jest wykonane na żywo w tym momencie, więc nie rozumiem. To już lepiej niech ktoś po prostu puści utwór i tyle. No i sobie niech sobie leci i nawet nie ma sensu wychodzić na scenę, no, bo niech wiedzą, że to jest spłytę. Tak? Mhm. tak, to jest takie trochę oszkiwanie samego siebie. Czym dla ciebie muzyka jest? Kasiu, porozmawiamy teraz trochę o takiej kwestii. Wyobraźmy sobie osobę, która coś tam już śpiewa, chciałaby nauczyć się śpiewać w chórkach, albo w ogóle zastanawia się wiesz, jaką drogę przebyć, żeby coś takiego robić. Czy według Ciebie? Czy w sensie ty jesteś akurat <grytania> potwierdzeniem tego, że chyba nie, no bo jakby twoje wykształcenie muzyczne to nie jest akademia, to nie jest No nie, są, ja nie jestem nie nie w żadnej szkole, szkole, szkole muzycznej. Czy tak naprawdę uważasz, że potrzebna jest szkoła muzyczna, czy, czy akademia do tego, żeby śpiewać i śpiewać w chórkach? Wiesz, co ja? Był taki czas, że żałowałam, że i miałam pomysł, żeby pójść do, pójść do Katowic, startować, żeby może właśnie postudiować i nauczyć się paru rzeczy ciekawych. I odwiodła mnie od tego Ania Serafinska, ale nie dlatego, że uważa, że to jest coś złego, tylko stwierdza, że mi to chyba właściwie już nic nie, nie pomoże, nie, nie da. Więc nie było to absolutnie jakiś cios w, ak w akademię, ani, ani też po prostu w moim przypadku uważa, że to jest niepotrzebne i, i może słusznie mi doradziła, myślę sobie z perspektywy lat. Mm, ale miałam takie ciągoty, yy, no bo chyba zawsze warto się jeszcze czegoś nauczyć, i każda wiedza gdzieś tam człowieka rozwija i, i, i daje mu więcej możliwości, szerszy wachlarz. Yy, co bym mogła doradzić? Yy, no, moja, moja droga z chórkami zaczęła się. Yy, Spontanicznie i nie w nieplanowany sposób, więc y, nie wiem, jak jest do tego dojść, jak można dojść do tego, żeby. Nie wiem, mogę podejrzewać, no. Myślę, że po prostu można, czasami chyba trzeba po prostu pochodzić na jakieś, na jakieś castingi. Ja na przykład na no, Natalii Kukulskiej byłam na castingu, więc o, pod tym względem mogę powiedzieć, że, że jak są jakieś castingi, to warto po prostu pójść. Wiem, że Maryla Rodowicz zdarza się robić castingi i robi na, na chórki, więc, więc po prostu. Mm, to jest jakaś alternatywa dla kogoś, kto chce śpiewać chóry. Jeśli chodzi o śpiewanie chórków, myślę, że warto się po prostu inspirować dobrą y, literaturą. I mhm. y, y, na pewno y, nie każdy się do tego, do tego nadaje. Mi się wydaje, że to jest kwestia spróbowania po prostu i gdzieś tam e, jeśli, jeśli masz trochę pokory, to, to, to jest szansa, że, 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 że się taki ktoś sprawdzi. No, na pewno ważne jest, ważne jest to, czy, czy, czy łapiemy harmonię, czy potrafimy wymyślać głosy. To są rzeczy, które pomagają bardzo w, w... Czy się odnajdujemy szybko, czy jesteśmy... To jest też taki refleks, e, też jest moim zdaniem w chórkach bardzo ważny, m, bo czasami rzeczy dzieją się niespodziewanie i spontanicznie i, i, i taka lotność e, w łapaniu melodii właśnie, że za, w szybkim zapamiętywaniu, e, w odnajdywaniu się w ogóle w harmonii bo nawet jeśli nie wejdziemy z tym głosem, pomyli nam się coś, ale nie wejdziemy z tym głosem, który mieliśmy wejść, ale mamy coś, co pasuje w harmonii, odnajduje się, nie, nie jest, y, gdzieś tam się w, wszystko, wszystko wkleja, to, y, to jest też duża, duża zaleta, bo może to obronić po prostu sytuację jakąś, jakąś kryzysową, które się zdarzają. Tylko to nawet, już jest coś, co raczej kto, ktoś ma albo nie, nie? No tak, ktoś ma albo nie, no to ale to, jest na pewno, to na pewno rzeczy, które, y, no wiesz, ale to można się tego dowiedzieć, czy się to ma, bo czasami ja na przykład y, też... Dowiedziałam się tego z czasem, że mam takie, takie umiejętności. atuty, tak, umiejętności. Więc... Yy... A gdyby było tak, że na przykład yy, ktoś otwiera, powiedzmy, że nie, Kasia Drain otwiera nowy kierunek na Akademii, mm. chórystyka rozrywkowa, jakie zajęcia byś tam widziała? To mówimy z Na pewno właśnie... z harmonii, harmonia, zdecydowanie. Yy, bo to... No i w ogóle chóralne śpiewanie. Mi się wydaje, że w ogóle śpiewanie w, w grupach, dlatego że to bardzo pomaga. To, to, yy, to że śpiewanie samemu to jakby... Nie wiem, czy to może pomóc. W, w edukowaniu, się, jeśli chodzi o śpiewanie chórkowe, to, to, to właśnie mnie najwięcej nauczyła praca z innymi ludźmi, to, że musiałam się dokleić do innych. Czyli praca po prostu w grupie, śpiewanie, śpiewanie po kilka osób. Myślę, że takie zajęcia jakoś w taką stronę bym poszła, eee, żeby, żeby właśnie pracować nad tym, żeby ten chórek brzmiał spójnie, ale żeby każdy głos był w odpowiednim poziomie, bo to też jest, to nie jest tak, że wszyscy śpią na jednym poziomie właśnie, tylko, tylko każdy ma tam gdzieś swoje miejsce. No i chyba takie zajęcia byłyby najbardziej rozwijające i harmoniczne. Mhm. No to pewnie jeszcze praca z zespołem, tak? Praca z zespołem, oczywiście, dokładnie. No i takie, takie klasyczne po prostu, praca z mikrofonem, praca, to jest to, co standard każdy wokalista powinien się tego uczyć, emisja. Yy, Historia muzyki, w Dokładnie. No wiesz, no, wygibasy. nie? Ale wiesz, co, no, no tak, dykcja też na pewno. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że, że ja mam zespół i, i chciałbym, żeby na moim koncercie z moim zespołem wystąpiły jakieś profesjonalne chórki. I co, oprócz oczywiście, wiadomo, w terminie, powinienem zrobić, żeby Kasia Drain zaśpiewała u mnie na płycie czy, czy w chórkach? Dla mnie kluczem do wyboru jest to, czy dana osoba mnie interesuje muzycznie i wokalnie. Tak, ktoś do mnie zwraca z prośbą, czy, czy z jakby z, pyta, z zapytaniem yy, koncertowym. Yy, po drugie, no to, jakby to jest najważniejsze, czy, czy to jest ktoś, kto go poważam i chciałabym z nim pracować. Jeśli tak, to, to fajnie jak jest, to zazwyczaj to się łączy z tym, że ma fajny materiał, co jest, też jest ważne. No i bardzo ważne dla mnie jest to, z kim będę na tej scenie jako chórek stała. Czyli kto będzie po mojej lewej, prawej, albo po mojej tylko przed prawej. Muszę, to jest dla mnie klucz. Ja nie, chcę, nie lubię, nie chcę śpiewać z przypadkowymi osobami. Dlatego, że, nie dlatego, że że komuś chcę ucinać drogę, czy, czy, mm, czy kogoś chcę dyskredytować, bo czasami może się okazać, że nowe współprace są zaskakujące i fajne. Więc jeśli przykład, wiem o kimś, że a, to jest fajna osoba, a to spróbuję. Mam się takie sytuacje i, i czasami wodził z tego bardzo fajne rzeczy, ale mam takich po prostu swoich ludzi, z którymi dobrze się czuję na scenie i wiem, że to po prostu będzie petarda, jeśli komuś zależy na, przykład, na czasie i chcę, żeby to było szybko i sprawnie zrobione dobrze, to wiem, że po prostu takie, a nie inne układy wokalne, y, osobowe y, po prostu działają i tyle. Okej, okay, a jest jakiś taki wokalista lub wokalistka, z którym nie chciałabyś wystąpić ze względu na jego czy jej umiejętności wokalne? Ty powiesz, dzwonię do ciebie, no Beyoncé. No nie, no z Beyonce, to, Nie, no Emily, jakby dzwoniła Ryan, to, to raczej od razu. Zresztą nawet sobie ostatnio myślałam, że nawet jakby Jamie Kalam, czy w ogóle, no jest paro tak, takich osób, po prostu z, od razu z marszu lecę i, i śpiewam. I jeszcze, wiesz, no po prostu jestem wdzięczna i nawet już żadne pieniądze nie miałyby znaczenia. Chociaż nie po, powinno się cenić, nie powinno się takich sytuacji stwarzać, żeby, mm. żeby jednak robić coś, coś, co umiemy, jakby, żeby ktoś nas wykorzystywał, tak. A czy ktoś, kto nie, fajnie. Wiesz co, no, nie chcę nikogo obrażać, ale no po prostu yy, na szczęście mi się takie sytuacje nie zdarzały chyba za bardzo. Mm, może raz było, ale nie powiem, ale to była taka sytuacja, w której gdzieś tam trzymałam kciuki za tą osobę i, i, i właśnie stojąc w chórku wiem, że bardzo ona miała duże wsparcie z mojej strony i czuła to i, i też lepiej zaśpiewała. Więc, więc może tak to można obejść, a nie chciałabym z niektórymi pracować ze względu na na sposób pracy. Na przykład będę straszna, ale z panią Marylą na przykład nie chciałabym. Pani Maryla, pani się nie obraża, no ale po prostu ja też jestem kobietą charakteru. Czuję, żebyśmy się nie dogadały. Z charakterem. Kasia, myślę, że tego odcinka z zainteresowaniem wysłucha nie jedna wokalista, nie jedna wokalistka i nie jeden wokalista, um, którzy próbują swoich sił. W Marylę wytnij. W Dobra, Marylę wytnij. I przyznam przecież, że taką jedną z inspiracji do naszej rozmowy był film O Krok od Sławy. Może mm. miałaś okazję go oglądać? Miałam okazję. Tam właśnie z postaci Judith Hill, która mm. była wszystko Michaela Jacksona i Prince'a. Czy... To są wybitni wokaliści, Sol solowi dla mnie. No właśnie, ale jednak wydźwięk no. tego filmu no jest no taki, tak, że oni gdzieś tam jednak są z tyłu. Ja chciałam samo właśnie porozmawiać na temat mm. tego, czy to jest tak, że. że może poznawiam w ogóle o trudnościach, które, z którymi się mm. wiąże e, e, śpiewanie w chórkach i w ogóle bycie, e, tak jakby troszeczkę mm. wiesz, e, e, z tyłu. Jak często było tak, że ty śpiewając kurki, myślałeś sobie, chciałabym w tym momencie stać na froncie sceny zamiast w chórkach. Nie wiem, czy często, ale czasami się zdarza, ponieważ yy, jak robisz coś dobrze i, i, i masz yy, czujesz, że masz potencjał i, że, yy, i masz ambicje, żeby iść dalej. no To, no to chcesz być iść dalej. Ten, ten dalszym krokiem właśnie jest. Yy, z wyjścia z chórków na środek sceny, tak? Więc y, jeśli chodzi o takie podebranie miejsca, to raczej nie, bo, bo zawsze z dobrą energią wchodziłam w jakieś projekty, w każde projekty, które zostałam zapraszana. Mm, ale co mogę powiedzieć a bycia w chórkach, to jest trudne? Wydaje mi się, że bardzo dużo ludzi, niestety również bardzo wielu muzyków traktuje bardzo poważliwie chórki i to jest przykre, wiesz? Bardzo, bardzo często jest nam przykro, bo poczynając od stawek, Chórki są traktowane zawsze jako koniec gona. Nie zawsze, no, cofnę słowo zawsze, bo nie zawsze. Są ludzie, którzy doceniają chóry, ale, ale tych ludzi jest mniej. Yy, I z jednej strony trochę mnie to trochę zaskakuje i śmieszy. Nie wiem, śmieszy trochę czasami załamuje, że ktoś tak bardzo chce mieć chórki, ale tak bardzo nie ma na to pieniędzy. W sensie ma na to na wszystko inne, ale, ale na, na chórki to nie ma. Ale tak mu zależy, żeby mieć dobre chórki. Więc moje założenie jest takie, jeśli chcesz mieć dobry humor i chcesz zadzwonić do Kasi Dereń po chórki, to yy, dobry chórek, a nie humor. Znaczy humor też. Muchomorek. humorek. Jeśli chcesz mieć dobre chórki, zadzwonić do Kasi Dereń, żeby ci zaśpiewała te chórki, albo do innych par osób, bo jest naprawdę mamy fajnych ludzi, świetnie śpiewających chóry. Albo na przykład ja często też jak nie mogę, to polecam, więc zapraszam. Mogę polecać fajnych ludzi, bo znam trochę to po prostu licz się z tym, że za dobre chóry trzeba zapłacić. Dlatego, że to są lata pracy mojej i moich przyjaciół. Lata pracy, lata wysiłku, lata też przykrości, czasami łez i, i też smutku, bo że, że właśnie czasami nie jesteśmy doceniani. To jest jedno, ale finansowy aspekt to jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest po prostu traktowanie nas jako. Ja, ja już wielokrotnie już mi się zdarzyło wielokrotnie powiedzieć, że dla mnie to jest, chórek to jest kolejny instrument na scenie a wydaje mi się, że wielu muzyków ma poczucie takie, że skoro nie kup musimy kupić gitary albo perkusji i nosić tego sprzętu, to, to jesteśmy mniej ważni. No tylko, że właśnie, jak, jak się zdarzy pseudo, najmniejsze zakażenie, najmniejsza choroba, jakieś zapalenie gardła, cokolwiek, ból gardła, to my już mamy... Znaczy y to jest takie, też nie chcę się licytować, bo gitarzcie może pęknąć struna, no po prostu bęben, zdarzało się, że coś się działo, no po prostu różne rzeczy, to no, nie chodzi o licytowanie się. Chciałabym tylko, żebyśmy się traktowali na równi i życzę tego y muzykom. Szanuję, są tacy ludzie, Którzy, którzy się chórki doceniają, tacy muzycy i, i, i to mnie cieszy. To, to I z tymi maja, ludźmi chcemy grać. Chcemy, chcemy z nimi grać to jest nadzieja, uważam. E, ponieważ e, po prostu jesteśmy na scenie, szanujmy się wszyscy, lu, m, możemy się lubić i, i szanować i tak będzie najfajniej, bo, bo wydaje mi się, że cały czas jednak ten, ogólnie chórki są traktowane jako taki, taki piąte koło wozu. Znaczy może nie piąte koło wozu, bo, bo są, niezbędne potrzebne, ale, ale, potrzebni, ale to nie jest istota. A, a moim zdaniem często Dobry chórek może zastąpić parę innych rzeczy. Także fajnie po prostu, żeby się każdy odnalazł swoje miejsce na scenie i, i się czuł nie, w nim dobrze. No, a jak ty miejscu? się czujesz z tą świadomością właśnie, że jesteś składową sukcesu jakiegoś artysty? To bardzo fajnie się czuję, to jest yy, mm, zawsze... Yy, za każdym razem, kiedy, kiedy schodziliśmy z jakiegoś koncertu, yy, to i, I jeśli oczywiście miałam poczucie, że, że wszystko się udało, albo udało się zrobić wszystko, w, nas, co w naszej mocy, żeby się udało, no to, jest, no to jest po prostu poczucie, że się zrobiło fajną robotę i że ktoś miał super emocje, super koncert i, i że każdy z nas dołożył swoją cegiełkę do tego. Więc to jest wielka satysfakcja. no i... I znowu jakaś tam nauka do, do, do różnych rzeczy. Na przykład jeszcze z takiej rzeczy, bo jeszcze mi się teraz przypomniało coś, że u Natalii Przybysz y, też fajnej y, rzeczy się nauczyłam podczas solówek, bo, które ona robiła. Dawała nam taki moment na... Czy zawsze się stresowałam przy tych, w, tych, w tych chwilach, ale ona teraz pokazuje, że, że się cieszy, że ma kogoś takiego w zespole i że chce go też pokazać, popisać się. Popisać się, w sensie ona się chce popisać, tym, że ma takich ludzi, że ona docenia, że ona się cieszy, że jest ta, taka osoba u niej, taki gitarzysta, taka wokalistka, taki bemniarz. I tak jak muzycy grają solówki, to dlaczego my nie mamy zagrać, zaśpiewać czegoś? I to było z jednej strony bardzo stresujące i się zawsze co ja zaśpiewam. A z drugiej strony, jak już to do tego dochodziło, to okazywało się, że po prostu... No to, co, śpiewały, śpiewałyśmy to, co miałyśmy w pewnym momencie w sercu i w duszy i pomagało to w naszym rozwoju i też podbudowywało bardzo nasze, nasze samopoczucie i, i, i naszą wartość, bo jak ktoś się czuje doceniony, to w każdym zawodzie będzie Myślę, że to się wszędzie przykłada, będzie po prostu bardziej efektywnie pracował. Świetnie, że o tym mówisz, bo ja właśnie zapomniałem zapytać Ciebie o improwizację. Czy w ogóle jest miejsce na jakąś improwizację? W chórkach y, jest. Powiem ci, że na przykład. Y, to właśnie na nie tym jest tym to nie od, od. Nie tego, jest to za częste, jest ale. Tak, ale na przykład w zan szarmach no Właśnie przykład Natalii, y, przybysz. Y, Natalia Kukulska też dawała nam tak, takie miejsce. Powiem ci tak, ci kumaci wokaliści, których podziwiam, to, to nie wiedzą, bo, bo sami wiesz, Natalia też uwielbia chórki, Kulska i. i Wie, wie, o czym, z czym to się je po prostu. U Ani mamy takie, taką największą chyba możliwość. Miałam. Ym, dlatego, że ona w ogóle nas traktuje. To jest taki trochę jeszcze inny level hurkowania, bo ona nas traktuje jako taki jeden organizm, właśnie, że jesteśmy po prostu jednością z Irenką i za nią, właśnie we trzy i ja. I, i, i jest taki utwór piękny, Tranquility, który, w którym yy, przychodzi taki moment, yy, że. Każda z nas śpiewa coś, czego sobie nie zaplanowałyśmy. I śpiewamy to w tym samym czasie. I to jest sztuka, żeby zaśpiewać. To jest już taki też wyższy level nauki i, i pracy nad sobą, żeby pokazać siebie, ale nie prześpić drugiej osoby i jednocześnie dać tej drugiej osobie też przestrzeń. To już jest wielka trudność, ale, ale jakoś nam się to udało. Myślę, że i tutaj mogę to chwalić, ponieważ wiem, że to jest nasza wspólna praca i nasza wspólna po prostu uczucie do siebie, to, że się bardzo lubimy, to, że spędzamy też prywatnie ze sobą czas, że znamy się wokalnie, że ufamy sobie i wiemy, że jedna drugiej nie zrobi niczego złego, że po prostu możemy się otworzyć nie, nie, jakby nie licząc na zranienie. Bo, bo, to, bo myślę, że każde wyjście na, na scenę czy, czy Bardziej na pewno z przodu, ale, ale w chórkach również, to jest y, otwieranie siebie i, i tak naprawdę wystawianie się na. na... Do rozstrzelenia i tak naprawdę, albo ktoś się rozstrzeli, albo nie, albo ktoś ci po prostu wyśle swoje, swoje, swoje dobry, uśmiech, czy, czy swój dobry, czy dobrą energię, i po prostu wtedy wiesz, że ma to, co, co zrobisz, ma sens. Tak, szczególnie, że mówiłeś o tej szczerości, właśnie kiedy ta szczerość, wiesz, emanuje z ciebie albo no, no to, to to tak oddajesz kawałek siebie. To jest potrafi otworzyć bardzo dużo. I tak samo myślisz, podczas nagrań w studiu, czy jakiejkolwiek pracy z drugim z chórkiem, czy w tym przypadku z chórkiem mówimy o chórkach, to myślę, że. Mm, Trzeba być mądrym i sprytnym. I takim, i bo, bo właśnie ten, ta mądrość i spryt mogą pomóc w tym, żeby kogoś otworzyć w studio, że ten ktoś nawet jeśli ma jakieś obawy, lęki i, i czegoś się boi zrobić, jeśli dobrze, dobrze do niego będziemy mówić w odpowiedni sposób, jeśli go jakoś tam podejdziemy, gdzieś. Yy, może jakieś komplementy, może coś takiego trzeba, trzeba mieć na to sposób, żeby dojść do kogoś I to może naprawdę pootwierać fajne rzeczy I, i ktoś, kto nawet może nie wyobrażałby sobie Że pewne rzeczy zaśpiewa, może zaśpiewać je Ponieważ będzie się po prostu czuł komfortowo A to, to stres nie sprzyja Dobremu śpiewaniu Czym dla ciebie muzyka jest? Kasia, zróbmy ukłon dla osób, które są wokalistami Wokalistkami, słuchają tego odcinka Wspomnieliśmy trochę o tym, co zrobić, żeby śpiewać chórki i Żeby nauczyć się ich śpiewać ale co byś drodziła taką jedną rzecz dla wokalistów i wokalistek, którzy słuchają tego, którzy są na przykład na początku albo tuż, tuż zaraz za początkiem drogi wokalnej? Dla mnie są dwa rodzaje, powiedzmy, może nie wiem, czy to tak nie za, za bardzo mnie ogólnie, ale... Y Postrzegam niektórych, że są wokaliści, którzy po prostu od razu wiedzą, czego chcą i gdzieś tam od razu wiedzą, jakiej muzyki muzy słuchają jaką chcą przedstawić swoim słuchaczom, co ich kręci i potrafią też w takim klimacie od razu pisać piosenki na przykład albo znaleźć ludzi, którzy mi takie piosenki napiszą. A są tacy, którzy dochodzą do tego latami i e, jeśli mogę coś doradzić, to na pewno z perspektywy czasu i swoich doświadczeń e, przede wszystkim polecam słuchać tylko i wyłącznie siebie. Nawet jeśli... E, nawet z opcją, że, że popełnimy błąd, dlatego że wydaje mi się, że gdybym kilka razy w życiu bardziej posłuchała siebie, to może byłabym też gdzieś jeszcze gdzieś indziej teraz, może w jakimś jeszcze fajniejszym miejscu. Mówię tak życiowo, nie, nie muzycznie. Czasami dać kredyt zaufania, ale uważać, bo, bo różnie To też trzeba mieć szczęście, bo można trafić na kogoś, kto dobrze nam sprzyja i gdzieś tam życzy, a można też niefajnie trafić. Także. Nie wszystko da się wyczuć, ale warto patrzeć gdzieś tam, myśleć pod kątem tego, co mi sprawia przyjemność i radość i co mnie, czego ja chcę. Bo wtedy jest szansa, że będzie to po prostu prawdziwe, i nawet jeśli coś tam się potknie po drodze noga, czy, czy coś się o, nie uda, to, to będziemy przynajmniej myśleli, dobra, ale zrobiłem tak, jak chciałem, i, i, i trudno, następnym razem zrobię też tak, jak, tak jak będę chciał, i może w będzie fajny efekt, jeśli teraz nie był. A dodatkowo polecam też, jeśli chodzi o pracę nad sobą, ja bardzo lubię nagrywać siebie, robię to nawet na tańcu, jak śpiewamy włączam komórkę i trochę czasami, jeszcze jakieś czasami miałam trochę wstydziucha takiego, że patrzą, że nagrywam się i będę chciała posłuchać. Tylko, że to jest moim zdaniem, już wieloletnie moje doświadczenie mi mówi i, i, i rzeczywiście potwierdza to, że mm, fajnie posłać siebie z boku i dużo można wyciągnąć wtedy bo wtedy już po prostu słuchasz, słyszysz wszystko, nie, nie ukryjesz niczego. W trakcie śpiewania wydaje ci się, że w trakcie jesteś taki super czasami, a potem słuchasz i tak... tak... Jednak nie, że jednak niektóre rzeczy zmieniają. bo Nawet jeśli nie chodzi o to, żeby się krytykować i, i ganić z jakiejś y, rzeczy, tylko że po prostu my y, się wydaje, że to jest fajny pro, proces twórczy, że, że jednak można sobie pewne rzeczy przeanalizować. To jest na przykład rzecz, którą ja robię i która gdzieś tam widzę, że mi punktuje. Przecież słuchajcie, wie. nagrywajcie siebie i słuchajcie właśnie tego, co udało się nagrać. Kasia, ja zbierając już do końca, chciałbym cię zapytać o jeszcze jedną rzecz, chociaż to nie będzie ostatnia rzecz, ale muszę to zapytać, bo jestem bardzo ciekaw. Ty w jednym ze skleczy kabretu Anim Romru. <grym> użyczasz swojego głosu Michałowi Wójcikowi w piosence Zarostami tu. To było nagrywane na żywo? Tak. Powiedzmy, jak, jak ci no się na udało? Żywo, tak, w sensie, że siedziałam z tyłu, śpiewałam i wiedziałam, co on tam robi. No, no właśnie. Jak to, to ci się udało dało? nie parsknąć śmiechem? Jak, jak ty opanujesz się w takich sytuacjach? Wiesz co, ostatnie Wiesz, co. Mm, no. Yy... To było już parę lat temu, ale pamiętam, że było ciężko. <laughs> nie naprawdę było ciężko, bo ja wiedziałam, co on tam robił, gdzie, gdzie jego ręce płynęły, w którą stronę. <laughs> I to było ciężkie bardzo. Wrzucimy link do naszego Tak, z no odcinkiem. warto obejrzeć, jest to No I tym bardziej, że ten numer też nie jest taki jakiś bardzo prosty do zaśpiewania, ale więc ja oczywiście po tym, jak sobie tego posłałam, to wiedziałam, że kurczę, no jakbym się bardziej powstrzymała przed śmiechem, to bym to lepiej zaśpiewała, no ale nie, nie śmiałam się, ale gdzieś tam moje całe ciało chodziło trochę z, 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 <noise> bo było wszystko na wyjściu, ten, ten, to, to, to śmianie się, no to nie była łatwa sprawa, ale fajna też, fajna przygoda Czyli po prostu zaciskasz zęby no, wie, i jedziesz. Jestem wojowniczką, więc... Ale wiesz, no to czasami nie wygrasz z pewnymi rzeczami. Mi się na szczęście udało, no ale... Miałam, miałam próbę, więc miałam szansę to przećwiczyć. Okay. Natomiast no, to nie zmienia faktu, że rzeczywiście podczas wykonu jeszcze kumulują się wszystkie emocje i człowiek jest najbardziej po prostu podatny na wszystkie śmieszki. Wiem, jak to czasami w furkach jest, że też wzajemnie się rozśmieszamy i naprawdę można się wzajemnie zgotować. Jakbyś głupią minął, albo jakimś czasami nawet nie po, po prostu spojrzeniem, nie takim jak trzeba. Więc to też jest takie dodatkowe utrudnienie, jak się... Jak się troszeczkę odpuści skupienie. Ale powiem ci, że zdecydowanie wolę uśmiechnięte churki. Ja też. Na koniec, tak uderzając trochę, może w bardziej poważny ton, a może nie. Czym dla ciebie jest muzyka? Na pewno no, sposobem na życie. Inaczej nie wyobrażam sobie żyć w inny sposób. No i spełnieniem marzeń, bo robię to, co kocham, i, i, i każdemu życzę móc pracować, utrzymywać się z czegoś, co totalnie kocha, i zrobienia czegoś, co, co kocha, co, co go totalnie kręci, i dodatkowo mam szansę tak yy, też dawania emocji innym, więc dla mnie to jest no, wielowymiarowo coś wspaniałego, i wielkie szczęście, że tak mi się trafiło, bo dostałam gdzieś od bosu, to, co dostałam. I, no i po prostu uważam się za wielką szczęściarę więc muzyka jest dla mnie po prostu szczęściem i, i tyle Kasiu, nie zapytam gdzie cię znaleźć w sieci, bo wystarczy wpisać Kasia w, coś tam wyskakuje. i coś tam wyskakuje A gdzie, gdzie najczęściej jesteś? Wiesz. jak można się z tobą skontaktować? Gdzie jestem, Facebook? wiesz co, jestem na Facebooku, zapraszam serdecznie na, na oficjalny po, profil Kasia Dereń. Jest też Instagram. Mhm. No, Kasia Podkreśnik Dereń, też serdecznie zapraszam, bo na Instagramie co innego trochę się dzieje, tam jestem bardziej, bardziej taka sobą, po prostu w sensie nie, że udaję kogoś na Facebooku, tylko bardziej mhm. jestem taka tu i teraz i prywatnie trochę, chociaż też bez, bez przesady, ponieważ ja nie lubię za bardzo tej prywaty sprzedawać za dużo. Yy, ale jest trochę, trochę inaczej śmiesznie może czasami <głos> <głos> też. Yy, no, więc te dwa, dwa portale na pewno i yy, no i na żywo serdecznie zapraszam. Można do mnie podejść, nie gryzę. <głos> <głos> tak, chociaż Kasia to petarda, ja tutaj muszę to Ale przyznać. nie zabijam tą petardę, jestem <noise> intensywny, ale, nie ale nie mam nadzieję, że nie wybucha, no, dokładnie. <noise> Kasia, uważam, że z naszej rozmowy wypływa wniosek, że, że Śpiewanie w furkach jest cennym doświadczeniem. Bardzo. Bardzo. Zgodzisz się ze mną? Oczywiście, że tak to jest... Taką całkiem niezłą lekcją na, na to, co w przyszłości może się zadzieć, czyli właśnie ten front sceny. Myślę sobie też jeszcze tylko, że, w tronce, że że nie każdy też z tych chórków musi iść na front, na front, bo to jest kwestia tego, co lubimy. Są ludzie, którzy całe życie śpiewają w chórkach i po prostu i to jest ich, to jest w ogóle wspaniała praca i nie uważam, że gdybym, uważam, że mam, uważam, że mam potencjał na bycie na froncie, natomiast gdybym go nie miała, to byłabym również szczęśliwa, że mogę śpiewać w chórkach, ponieważ to jest wspaniała praca i naprawdę to, to i, i doświadczenie, i, no i też taka przygoda, przygoda na życie. Połączona z pracą. Wspomniałeś, że masz z, z, plany koncertowe i bardziej solowe, mm. więc ja ci szczerze tego życzę. Trzymam tak. za ciebie kciuki. Bardzo dziękuję. I bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję również. Zrobimy w głosach? No dobra. One, mm. two, three. Czym dla ciebie muzyka jest? Bardzo się cieszę, że Kasia, pomimo swoich planów solowych, wciąż z pasją i zaangażowaniem opowiada o swojej chórkowej przyszłości, no i teraźniejszości. Mam nadzieję, że po wysłuchaniu naszej rozmowy i ty częściej skryjesz swoje ucho i oko w głąb sceny, czy to na koncertach, czy to słuchając płyt. W warstwach chórkowych naprawdę niejednokrotnie dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Warto, warto zawiesić na nich ucho. Zmieniając trochę temat, ostatnio coraz częściej dostaję od słuchaczy propozycje gości do podcastu. Bardzo mnie to cieszy, ponieważ no, nie miałem okazji grać ze wszystkimi, nie miałem okazji yy, przeczasać całego internetu i przesłuchać wszystkich płyt. Wartościowych osób jest naprawdę dużo i bardzo chętnie z wieloma tymi osobami porozmawiam, ale mam prośbę. Podsyłając mi propozycję gościa do podcastu, pomyśl najpierw o tym, czy ta osoba może o czymś opowiedzieć. Ja nie nagrywam odcinków biograficznych, nie nagrywam odcinków, które są promocją płyt. Yy, Promocją singla, promocją trasy koncertowej czy, czy jakichś innych wydarzeń. Jak wiesz, jeśli słuchasz tego podcastu, to to są odcinki tematyczne związane z jakimś konkretnym zjawiskiem w muzyce czy to instrumentem, czy to jakimś konkretnym stylem muzycznym, czy to jakąś konkretną muzyczną profesją. Więc za każdym razem, kiedy przyjdzie Ci do głowy, żeby kogoś mi zaproponować jako gościa, super. Napisz na Tomek małpa, ale pomyśl w kontekście tematu, nie w kontekście gościa. Gość jest równie ważny, ale jest jakby tutaj w jakiś sposób osobą, która uwypukla ten temat, a, a nie, jest, nie jest osobą, która jest jakby na pierwszym planie tego tematu. Przypominam jeszcze, że najlepszym sposobem na to, żeby pomóc mi utrzymać ten podcast, żeby on trwał, żebym nagrywał kolejne odcinki, oczywiście, jeśli masz na to ochotę i chcesz mi pomóc, to wystarczy, że klikniesz subskrybuj w aplikacji, której słuchasz muzykalności. Super też będzie, jeśli podeślesz ten odcinek swoim znajomym lub udostępnisz go w mediach społecznościowych, to zawsze też trochę pomaga. Ja nazywam się Tomek Glinka, to tyle na dziś, dzięki, że ze mną byłeś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Muzykalności.